Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiamy na przeróżne tematy związane z szeroko pojętym zdrowiem, ekologią czy świadomym podejściem do życia. Dzisiaj porozmawiamy o pielęgnacji skóry. Jest to temat, który od jakiegoś czasu bardzo mnie interesuje i jednocześnie zagadnienie, które zdaje mi się być niesamowicie skomplikowane i trudne, bo ilu mamy różnych ekspertów czy też praktyków, tyle odmiennych rozwiązań i porad. I tak samo jak w świecie zdrowego jedzenia, mam wrażenie, że w świecie kosmetyków i rozwiązywania problemów ze skórą, z cerą, naprawdę tych sprzecznych informacji jest bardzo dużo i łatwo jest się w tym wszystkim pogubić. Dlatego zaprosiłam dzisiaj prawdziwego eksperta, Szymona Kaźmierczaka, założyciela marki Purite, który jest pasjonatą dbania o cerę, jest kosmetologiem, jest zielarzem i jego misją jest tak naprawdę normalizowanie naszych problemów z cerą. I tutaj specjalnie użyłam słowa normalizowanie, dlatego że, jak zresztą za chwilę posłuchacie, Szymon wychodzi z założenia, że każda skóra może być doprowadzona do stanu równowagi, że każda skóra może stać się skórą normalną, tylko wymaga to właśnie odpowiedniej pielęgnacji. Także w dzisiejszej rozmowie skupimy się na tym, jak zadbać o skórę problematyczną, często skórę trądzikową. Troszeczkę odniesiemy się też do mojego przykładu, bo ja choć od bardzo dawna staram się dobierać odpowiednio kosmetyki, nadal zauważyłam, że popełniałam dużo błędów, także przejdziemy przez wszystkie najważniejsze etapy pielęgnowania skóry i przez to, co może pójść nie tak. Skupimy się na kosmetykach naturalnych i to jest bardzo bliska mojemu sercu kwestia, dlatego że porozmawiamy o tym, że kosmetyki naturalne mogą być równie skuteczne i efektywne, co kosmetyki apteczne, czy też, nie wiem, kosmetyki jakieś premium, nazwijmy to, że kosmetyki naturalne mogą iść w parze z jakością, o ile dobierzemy je i wybierzemy je w uważny sposób. Także też pogadamy trochę o tym, jak się nie naciąć i rzeczywiście kupić naturalny produkt dobrej jakości. Poruszymy też kontrowersyjny temat mydeł, tego, czym należy myć twarz, czym należy zmywać makijaż. No, ta rozmowa jest pełna ciekawostek, anegdot i wielu praktycznych wskazówek. Dla mnie było to niesamowicie edukacyjne doświadczenie, więc mam nadzieję, że tak będzie też w Waszym przypadku. Także bez przedłużania, bo mogłabym Wam zdradzić wszystko, o czym rozmawiamy, zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Szymonem Kaźmierczakiem. Cześć Szymon. Dzień dobry, witaj Karolina. Bardzo miło jest mi gościć Cię w podcaście, chociaż to nie jest pierwszy raz, bo my się poznaliśmy na Kongresie Medycyny Integralnej. Tak jest. I tam mieliśmy przyjemność zamienić kilka słów i nawet jest odcinek, taki mikroodcinek z Tobą sprzed tego, to było półtora roku temu. Mhm. Także dzisiaj na pewno dłużej sobie trochę pogadamy. I spokojniej też. Tak, tak. I oczywiście pogadamy na temat, który jest Twoim... Nie chcę może użyć słowa konikiem, ale jest to twoja pasja na pewno. Mm-hmm. Chodzi o naturalne kosmetyki. I pielęgnację cery. I wydaje mi się, że jest takie przekonanie, może jest inaczej, daj znać, czy w ogóle też się spotykasz z takim podejściem, że naturalne kosmetyki to są kosmetyki uważane za takie domowe, takie, nie wiem, owsiankę sobie kładziemy na twarz, że... Kiedy mamy problemy z cerą... Ogórki, tak, torebki dokładnie. Po herbacie, o, tak... Ten klimat. Okay. Jakiś jogurt, nie wiem, co tam można wymyśleć, nie chcę tutaj strzelić jakieś gafy, ale na zasadzie, jeżeli mamy jakiś problem z cerą, jakieś szczególne potrzeby, no to raczej nie kojarzy nam się w pierwszej chwili, o, sięgnę po naturalny kosmetyk. Tylko raczej sięgnę po kosmetyk apteczny albo jakiś kosmetyk luksusowy. No więc, czy rzeczywiście ludzie tak myślą i czy mają rację, Twoim zdaniem? Powiem tak, tutaj... Chyba nie ma prostej, krótkiej, jednoznacznej definicji. Każda skóra, która jest dobrze pielęgnowana, odwdzięcza nam się tym samym. Wygląda świetliście, jest elastyczna, jest jędrna, przyjemnie się na nią patrzy i przyjemnie patrzysz wtedy na siebie w lustrze. Każdy błąd pielęgnacji, żywienia, braku nawodnienia odpowiedniego,
Wszystko to powoduje, że gdzieś ta homeostaza skóry, czyli to dbanie o to, żeby była idealny poziom zapewniający jej zdrowy wygląd, gdzieś to umyka i powstaje problem. I oczywiście dochodzimy do różnych etapów. Gdzieś pojawiają się małe niedoskonałości, pojawiają się suche miejsca, pojawiają się miejsca, które są tłuste. I tutaj kluczem do tego jest, żeby nie wpaść w jakieś błędne koło ratowania jednego przed drugim. Chodzi o to, żeby zachować zdrowy rozsądek i spokój przede wszystkim, jeżeli się coś zaczyna dziać. Tutaj wspomniałaś o tych naturalnych kosmetykach. W mojej ocenie, wiesz na pewno, że są najlepsze, ponieważ one nie przynoszą efektów z dnia na dzień. Nie ma w nim czegoś, co studiując kosmetologię nazywaliśmy palcem Bożym, czyli to, że klientka wstaje i od razu widzi efekt i jest coś fenomenalnego. Tutaj trzeba odrobinę popracować nad tym efektem, dać tej skórze czasu, przyzwyczaić ją do danego produktu i doprowadzać do tak zwanego normalnego stanu, do tego, żeby ta skóra zachowywała się normalnie. I w tym momencie te kosmetyki naturalne spisują się najlepiej, bo oczywiście powiedziałeś, że są kosmetyki apteczne, są kosmetyki profesjonalne, czy są nawet leki, które są dedykowane do danego typu cery. Rzeczywiście, są to produkty, jakby nie możemy powiedzieć, że one są złe, ponieważ są osoby, którym tylko ten rodzaj może pomóc w danej chwili. Tu trzeba jakby bardzo racjonalnie podchodzić, ponieważ jeżeli ktoś zmaga się, nie wiem, 15, 20 lat z trądzikiem i nie może sobie z nim w żaden sposób poradzić, mimo zmiany diety, mimo zmiany pielęgnacji, mimo dbania, coś jest w takim razie nie tak i trzeba zastosować już jakieś bardzo, bardzo diametralne zmiany, czy właśnie jakieś substancje, które przywrócą tą skórę do normalności. Natomiast no, nie będziemy tu mówili o takich przypadkach skrajnych, no bo wiadomo, wówczas należy udać się po wiedzę lekarską i skonsultować i odpowiednio być wtedy prowadzonym. Mówimy o takich, nazwijmy, domowych naszych problemach. Pod tytułem pojawia się trądzik w określonym czasie, pojawia się trądzik w określonej porze roku, pojawiają się przebarwienia słoneczne. Jak sobie z tym dawać radę? Kluczem jest doprowadzenie skóry do stanu skóry normalnej, ponieważ jest to skóra, którą się, tak jak wspomniałem, najlepiej opiekuje i najlepiej traktuje. Jeżeli pojawia nam się trądzik, nie działajmy bardzo silnymi preparatami od razu na początku, ponieważ one spowodują wysuszanie, szczególnie te apteczne, spowodują wysuszanie pozostałej części skóry, która w momencie, kiedy nawet zaczniemy ją później nawilżać, będzie przez pewien moment też walczyła z nami. Jeżeli zaczniemy wysuszać całą twarz, nie wiem, tonikiem na bazie alkoholu, ona momentalnie zacznie produkować sebum, bo ona się po prostu będzie bronić. Ona będzie chciała się pokazać, jakby skóra w tym momencie nie dba o to, jak wygląda, tylko dba o to, żeby nie przedostawały się żadne... Walczy o przetrwanie, dokładnie. Więc ona będzie jak szalona produkowała sebum po to, żeby ochronić, zapobiec jakby dostaniu się, nie wiem, drobnoustrojów do głębszych warstw skóry, żeby znowu nie wywoływać chociażby efektu trądzikowego. I tutaj chodzi o zachowanie takiego umiaru i spokoju na początku przede wszystkim. Oczywiście, jeżeli... I tu dlatego rekomenduję jakby naturalną pielęgnację, tak? Ponieważ ona ma za zadanie spokojnie, systematycznie, sprawnie doprowadzić do cery normalnej. Bardzo mi się podoba to, że powiedziałeś, że wystarczy odpowiednia pielęgnacja i nasze ciało odpowie nam po prostu tym samym. Więc wiesz, dla wielu osób to jest czarna magia. I teraz dla pewnie mnie... przeklinają mnie bardzo mocno, tak. Bo większość osób wychodzi z założenia, że normalnie dba, pielęgnuje, a jednak kłopoty się pojawiają. Co to dla ciebie jest właśnie normalna pielęgnacja? To jest przede wszystkim unikanie tego gwałtownego działania, nie wiem, jeżeli jest to jeszcze miejscowe, to połowa szczęścia, ale jeżeli na przykład, nie wiem, pojawia nam się strefa T, która jest w jakiś sposób mocniej świecąca, a my w tym momencie zaczynamy na całą skórę stosować preparaty wysuszające, matujące. Na przykład pastę do zębów. Na przykład. No to już w ogóle... Ja słyszałam o takich. Pamiętam, koleżanka mi to poleciła, jak byłam w gimnazjum. No, to jest najlepszy sposób na wypróbki. Na wysuszenie, tak. Inaczej, jeżeli... masz jutro bardzo ważny dzień i pojawia ci się rzeczywiście taka niespodzianka gdzieś na czole, w miejscu bardzo widocznym, okej, możesz ją punktowo przez parę sekund gdzieś tam przysuszyć, no bo umówmy się, nie masz paru dni na to, żeby spokojnie dać, oczyścić się skórze, odetkać i zareagować tak, jak powinna na taką zmianę. Więc jakby pasta, maść cynkowa, jest mnóstwo sposobów. Ja nawet powiem ci z czasów swojej młodości, bo też dość mocno walczyłem z trądzikiem. Była taka seria, gdzie właśnie preparat taki w takim mikropędzeleczku do stosowania punktowego. Doprowadziłem do perfekcji stosowanie tego preparatu na całą twarz. Brawo.
Tak, aż któregoś dnia zaprzyjaźniona kosmetyczka powiedziała mi: brawo, masz twarz jak żywe siodło. Oznaczało to, że mam już tak wysuszoną, tak zniszczoną skórę, mimo tego, że wówczas to była jeszcze młoda skóra, ona nie dawała od razu tak głośno znać o tym, że coś jest bardzo nie tak, ale rzeczywiście później doprowadzenie do stanu skóry normalnej zajęło dużo i była to walka. Długa, ale jakby z sukcesami, bo tak należy. No właśnie, czy to nie było tak, że twoje problemy własne ze skórą zapoczątkowały też twoje zainteresowanie tym światem kosmetyków i radzenia sobie właśnie z niedoskonałościami? Wiesz co, chyba nawet nie do końca, bo gdzieś jakby to, ten okres trądzikowy przeszedłem, on minął i zostało to bez głosu. Temat. Tak, jakoś nie porywał. To się dopiero zaczęło gdzieś później, tak naprawdę w momencie, kiedy zacząłem myśleć tak o spektakularnej zmianie swojego życia i o tym, co tak naprawdę by mnie interesowało. Generalnie zawsze interesowały mnie zapachy, zawsze interesowały mnie składy kosmetyczne. Nigdy nie widziałem w tym jakby swojego kierunku w życiu. Natomiast postanowiłem w pewnym momencie, że jeżeli nie podoba mi się to, co robię do tej pory, to może zacznę robić to, co mi się podoba i z tego będę próbował to przekuć na codzienną pracę. Ale powiedziałeś właśnie, że chcemy doprowadzić skórę do stanu normalnego. Mhm. Czy pokusiłbyś się o takie stwierdzenie, że jakby każda skóra jest w stanie wyglądać normalnie? Oczywiście. Bo to jest mega ciekawy temat. Ja chyba kiedyś słyszałam, że ty masz takie podejście, że każda skóra może być normalna, ale nawet jak rozmawialiśmy przed nagraniem, to ja ci powiedziałam, stan mój dzisiejszy, mojej cery, to jest najlepsze, co może być. To jest jej normalność. Ona nie będzie lepsza, bo ona taka jest. Bo my sobie lubimy tak powiedzieć, że nasza skóra jest tłusta, trądzikowa, nasza skóra jest przesuszona, a często to jest pomieszanie z poplątaniem i ona może być normalna. Może być. Ona wręcz powinna być normalna. To nie mówię o... Umówmy się, nie rozmawiamy o jakichś przypadkach z każdej strony ekstremu. Mówimy o średniej, przeciętnej, normalnej osobie, która dba o siebie w jakiś tam określony sposób i powinna. W zasadzie musi mieć normalną skórę. Natomiast każdy jej błąd podczas pielęgnacji, odżywiania powoduje, że ta skóra odbiega od normalności. Zaczęliśmy rozmawiać o tobie. Nie wiem, czy mogę ten przykład podać, mówiłaś, że gdzieś jakieś problemy trądzikowe ci się pojawiają. Rzeczywiście i ta twoja skóra twarzy taka jest. Zadałem jedno pytanie, które widziałem, że pojawiło ci się momentalnie kwestia kilku przemyśleń. Czy nareszcie ciała masz takie same problemy? Powiedziałeś, że absolutnie nie. Więc doszliśmy drogą dedukcji do pewnych jakichś wniosków, że jednak gdzieś jest po drodze jakiś kłopot z pielęgnacją, z czymś, co jest robione nie do końca tak, jak powinno być. No i może teraz nie będziemy razem ze wszystkimi tego szukali, ale wspólnie znajdziemy jakby rozwiązanie na to, żeby doprowadzić tą skórę do normalności. Bo umówmy się, że nikt z nas nie chce walczyć ze skórą naczynkową, ze skórą trądzikową, z przesuszoną, z przytłuszczającą się. Ja mam wrażenie, że mam wszystkie te trzy rzeczy. Że ona jest trądzikowa, naczynkowa, przesusza się, ale też jest tłusta w niektórych miejscach. No tutaj, jeżeli chodzi o... Na kilka rzeczy mamy wpływ. Na przykład na skórę naczynkową, jak widzisz, ja jestem encyklopedycznym przypadkiem skóry naczynkowej. Ja tego nie zauważyłam, gdzieś to też jest dobre. Tak, jeszcze będzie chwila na pewno widać, jak tylko się zdenerwuje odrobinę, czy jakieś pytanie trudne padnie, to momentalnie ta skóra jest bardzo reaktywna. Natomiast pozostałymi rzeczami możemy pracować. Skóra normalna przede wszystkim powinna być odpowiednio natłuszczona i odpowiednio nawilżona. I to jest jakby klucz do sukcesu. Oczywiście inaczej o nią dbamy latem, kiedy mamy na dworze stosunkowo sucho, ale jednak ciepło, a inaczej dbamy o nią zimą, gdzie jest trochę więcej wilgoci, ta wilgoć jest bardziej taka przenikająca i jest też zimniej, czyli w przypadku, nie wiem, wychodzenia z pomieszczeń, ciepło, zimno, ta skóra jakby momentalnie jest pierwszą barierą, która nas chroni, bo umówmy się, mamy rękawiczki, czapkę, szalik, ale jednak nasza skóra twarzy musi być pierwszą tarczą, która nas chroni. I tu należy zastosować inną pielęgnację, żeby ona mogła tak naprawdę później powiedzieć: dziękuję, proszę bardzo, nie będziesz miał czerwonych pąsików, tak, czy czerwonego nosa, tylko będzie wszystko normalne, tak jak powinno być. Powiedziałeś o błędach, że wystarczy jakiś jeden błąd i jakby nasza skóra wychodzi z tej równowagi, no i może się posypać za to, mogą się posypać kolejne konsekwencje. Więc jak tych błędów nie popełniać? Jak się nauczyć tej swojej skóry? Jakby, ja myślę, że tylko tutaj z kluczem jest zdrowy rozsądek, obserwowanie przede wszystkim skóry i reagowanie na to, co się dzieje. No, wiem, że jako już ty zdecydowanie młodsze, ale młode pokolenia, jesteśmy przyzwyczajeni do reklam, gdzie każdy produkt do mycia musi się pienić, ale musi się szalenie pienić, to wtedy daje frajdy. Umówmy się, świetne produkty myjące bardzo często nie muszą się spektakularnie pienić.
Rozmawialiśmy o mydle. Nie wiem, czy to teraz dobry temat do tego, żeby... No, żeby... Zaczynamy od oczyszczania, więc czemu by nie powiedzieć o mydle? Jest to podstawa, tak. Jakby jest wiele kontrowersji, tak? Ja wciąż jakby powtarzam, że rozmawiamy o przeciętnym użytkowniku, nie rozmawiamy o sobie, chorej. Która ma... Tak, o sobie chorej, o osobie, która jest jakby zdrowa, z małymi mankamentami. O, tak możemy to określić. Tu rozmawialiśmy z Tobą na temat żeli, płynów do mycia i kontrowersji, które wzbudza mydło. Rzeczywiście mydło jest produktem zasadowym. Dobre, umówmy się, mówimy też o dobrym, jakościowym mydle, które jest mydłem sodowym. Właśnie. Nie jest to mydło, które jest sztucznie utwardzonym detergentem, tylko prawdziwe mydło, które podlega procesowi zmydlania. Bo też tak naprawdę... Jakby mydłem możemy nazywać jedynie produkt, w którym zachodzi odpowiednia reakcja chemiczna. Zbiór tłuszczy traktujemy odpowiednio mocną zasadą. W zależności od tego, jakie mydło chcemy uzyskać, czy chcemy mydło w płynie, to zasadą potasową. Jeżeli chcemy uzyskać mydło twarde, to wodorotlenkiem sodu, czyli zasadą sodową. I następuje proces zmydlania. Dzięki temu tworzy się mydło, które później pieni się i powoduje zmywanie. I rzeczywiście, w związku z tym, że dodajemy ten bardzo silny środek żrący, który zmienia mydło, bo też od razu tu uprzedzając dalsze pytanie, spotkałem się z informacjami nawet naszej klientki, które mówiły, że tak naprawdę mamy bardzo szkodliwą substancję dodawaną do mydła. Tak, rzeczywiście, wodorotlenek sodu sam jest bardzo szkodliwą substancją, natomiast on ulega zmydleniu. On jest neutralizowany poprzez właśnie tą reakcję zmydlania. I dzięki temu powstaje substancja, którą możemy używać do mycia. I tutaj rozmawialiśmy też z Tobą o tym, jak tak naprawdę ocenić, czy służy mi żel, czy nie służy mi żel. I tutaj rozmawialiśmy o naszych rodzicach. O naszych rodzicach, naszych dziadkach, którzy tak naprawdę całe życie używali mydła. I mieli świetną cerę. Tak. Świetnie jest sobie. Jak to powiedziałam, nikt na zdjęciach rodzinnych spośród dorosłych nie miał trądziku. Nie miał trądziku, tak. Chyba, że był taki dobry retusz zdjęć jakichś starych, no ale umówmy się, że o tym etapie nie mówimy. Tak, mówimy o zwykłym, normalnym zdjęciu. To tak, rzeczywiście nie było tego. Co lepsze, nie wiem, twoja mama może babcia myły włosy pewnie też mydłem. Co lepsze, miały świecące, błyszczące, elastyczne, sprężyste włosy. I chodzi tylko o jeden mały, jakby to nazwać... Kruczek, tak. Trzeba przywrócić naturalne pH skórze, czy też włosom. I tu chodzi przede wszystkim o zakwaszenie, tak? Po to używamy toniku, po zastosowaniu mydła, żeby przywrócić naturalne pH skórze. Umówmy się, naturalnym pH jest pH 5,5. To jest takie idealne pH zdrowej skóry. I taką skórę każdy z nas ma prawdopodobnie w dniu narodzin. I to jest ostatni moment, kiedy taką mamy, do pierwszego mycia, ponieważ każdy środek, który został zastosowany, ma albo wyższe, albo niższe pH. I po umyciu mydłem, jeżeli stosujemy tonik, czy po umyciu włosów mydłem, najczęściej to były słynne płukanki octowe, tak? Czy wodą z cytryną płukało się włosy, to pH zostało zmieniane. Ono się neutralizowało i dzięki temu skóra mogła przyjmować kolejne kosmetyki bardzo łatwo i bardzo, bardzo dobrze z nimi współpracować też, tak? Bo jeżeli skóra jest podrażniona odczynem zasadowym, ona też daje efekt tego ściągnięcia nieprzyjemnego, powoduje to, że wszelkie pozostałe kosmetyki nie chcą się ładnie układać na twarzy, nie wiem, w przypadku makijażu nawet on również też może nie wychodzić. Ale to w takim razie czemu mamy tylu przeciwników mydła? Na przykład spotkałam się z takimi komentarzami, że mydło zapycha. Ja nie wiem, co to znaczy, nie wiem, co ta osoba miała na myśli, ale z jakiegoś powodu widzę takie dwa obozy, jakiś taki bardzo antymydlany obóz właśnie. Wiesz co, chyba ja nie umiem tego ocenić, ponieważ przez całe swoje życie dotychczasowe mam jakby dostęp do dobrej jakości, dobrych mydeł, dobrze zrobionych, tak? Bo umówmy się, kluczem też jest odpowiednia ilość substancji natłuszczających w mydle, ją możemy sobie swobodnie regulować. Podejrzewam, że jeżeli ktoś gdzieś kiedyś nieudolnie przygotuje mydło, którego ty później będziesz używała i ono nie jest odpowiednie, nie ma odpowiedniej proporcji substancji. No, mówmy się, nie chodzi o mydło DAW. Raczej nie myjemy twarzy. Wiesz co? I tutaj kolejna rzecz. Słyszałem, są opinie, że jest rzeczywiście to produkt, który się nadaje do mycia i jest to mydło, bo tak naprawdę... Nie wiem, czy to nie jest... Wiesz co? Są osoby, które korzystają, natomiast tam są bardzo określone wskazania, żeby używać, bo to jest tak naprawdę
kostka myjąca, bo tak. Tam niewiele, chociaż tam jest część procesu, w którym zachodzi zmydlanie. I są osoby, którym to może służyć. Natomiast ja mówię bardziej o takich żelach, w których są słynne SLS-y, mhm. czy też pochodne tych SLS-ów, bo bardzo mi się podoba, jest teraz tendencja wśród firm kosmetycznych pisania, że nie zawiera SLS-ów. Tak, tak. Ale umówmy się, SLS to jest tylko jeden z wielu tak naprawdę rodzajów tych substancji mocno myjących. Po prostu używają innych, tak? Pochodnych tego, tak? SLS jest najbardziej jakby taką źle działającą, tak jakby powiedzieć, no, szkodliwą substancją, bo on jest rzeczywiście bardzo, bardzo drażniący. O, tego słowa mi brakowało. Jest bardzo drażniący. Natomiast są pochodne na bazie magnezu, na bazie innych substancji, które są ciut delikatniejsze, ale wciąż jest to ten sam klucz. I jakby pisanie o tym, że nie używamy SLS-u, jak używamy jego pochodnej, okej, okay, jest jakby... Od strony prawnej zgadza się, natomiast czy jest to fair wobec klienta? No niekoniecznie, bo ty kupując produkt bez SLS-ów oczekujesz, że on nie będzie zawierał żadnych drażniących substancji. Większość produktów, które znam, które jeżeli poczytasz sobie skład i zaczniesz czytać, szczególnie właśnie te z tym słynnym, mitycznym SLS-em, na kolejnych miejscach są substancje, które mogą łagodzić podrażnienia po jego stosowaniu. Ponieważ tak naprawdę, jeżeli będziesz myła ręce, no to jest mocno żrąca, wysuszająca substancja, ale jeżeli dodamy tam wyciągu z aloesu, jeżeli tam dodamy odrobinę gliceryny, to ma załagodzić ten proces i tak naprawdę nie będziesz w danej chwili czuła tego efektu uszkodzenia skóry. To ja w takim razie już nie wiem, czemu ludzie tak bardzo są uprzedzeni do tego mydła. Powiem tak, nie chciałbym tutaj oczywiście knuć teorii spiskowych, natomiast wielu producentów wycofuje się jakby z produkcji mydła, ponieważ jest ona bardzo skomplikowana i czasochłonna. Czyli nieopłacalna. Nieopłacalna, tak. Okay. Powiedzmy sobie, bo... Nie wiadomo, o co chodzi. Chodzi o pieniądze. Któż by mógł się spodziewać innej odpowiedzi. Natomiast rzeczywiście tak, opowiadaliśmy sobie o jednej ze słynnych polskich firm, którą znamy od wielu, tak. wielu lat, która słynęła właśnie z bardzo porządnego, szarego mydła. Tak naprawdę ta firma nie produkuje już teraz mydła, produkuje tak naprawdę kostki myjące. Pod tą samą nazwą i logo, co lepsze, rozszerzyła ofertę o produkty, które są genialnie esencją SLS-ów, które są naprawdę encyklopedycznym przykładem. I ta firma jakby, jadąc na swojej opinii, dalej gdzieś sprzedaje klientom, no takie w mojej ocenie niezbyt fair produkty. Jeżeli odniesiemy się do marki, tak? Do historii marki, do wartości, jakie niosła ona ze sobą jakiś czas temu. A wracając do samego oczyszczania, powiedziałeś, tak. że warto właśnie poobserwować swoją skórę i zdecydować, czy mydło jest dla nas lepsze, czy właśnie jakaś substancja w żelu, tak? Wiesz co, w ogóle mamy mnóstwo sposobów na mycie skóry, tak? Właśnie. Możemy myć olejem, mleczkiem, mydłem. No, nawet były czasy, gdzie tonikiem można było myć samym, natomiast to było toniki wówczas zawierały bardzo dużo alkoholu i robiły więcej szkody tak naprawdę niż pożytku. Ale jeżeli komuś samo mydło nie odpowiada, musiałby też ocenić, bo może być prosta, banalna rzecz, nawet woda w kranie może nie odpowiadać dotychczas źle pielęgnowanej skórze twarzy i dlatego nie możemy jej doprowadzić do stanu normalnego. Możemy zastosować pielęgnację olejową. To olejowe oczyszczanie, które później tak naprawdę wystarczy delikatnie zmyć, nie musimy koniecznie używać mydła. Dochodzimy też do etapu tutaj też tematu, o którym rozmawialiśmy, nie wiem, bardzo głębokiego domywania twarzy, szczoteczek sonicznych i tak dalej. Ja jakby mam świadomość tego, że no, jestem osobą, która niekoniecznie na co dzień występuje w makijażu i wiem, że szczególnie pewnych firm makijaż jest bardzo ciężko zmyć i wiele osób pomaga sobie tą szczoteczką soniczną. Natomiast jakiś czas temu miałem przyjemność z jedną z naszych klientek rozmawiać i ustaliliśmy, bo też tam był jakiś problem z pielęgnacją, podpowiedziała, że ona praktycznie 3 razy dziennie robi sobie bardzo długie sesje mycia szczoteczką soniczną, ponieważ czuje jakby, że skóra jest niedomyta, że jest brudna. No też poprosiliśmy o jakąkolwiek formę testu, tak? Do mycie tej skóry później wacikiem po każdym etapie tego mycia, czy rzeczywiście jest konieczność. I okazało się, że gdzieś powstała chyba troszeczkę jakaś mała nerwica natręctw i pani jakby zupełnie zagalopowała się i po prostu uszkadzała sobie skórę, myjąc ją tak często i tak dokładnie i skutecznie. I tutaj jakby też jakaś tam odpowiednia zmiana pielęgnacji doprowadziła do poprawienia się skóry. Ja używałam takiej gąbki, która się nazywa, nie wiem jak się nazywa, konjak czy coś takiego. I
i też wielokrotnie w ogóle o niej mówiłam, bo wydawało mi się to takie rewolucyjne, że rzeczywiście nie muszę używać żadnych dodatkowych wacików. Mhm. I potem jak sobie uświadomiłam, ile ja zostawiam brudu na tej gąbce i nie jesteśmy w stanie tego domyć, bo to przenika przez tę gąbkę, to rzeczywiście przestałam to rekomendować. Nie chcę cię straszyć, ale wyobraź sobie cały ten, bo jeżeli, umówmy się też, jeżeli nie zadbasz o nią odpowiednio, jeżeli nie wypłuczesz, nie wyparzysz, nie wiem, w jaki sposób... Nie zrobiłam tego. No właśnie, to powiedz sobie, że w tej gąbce namnaża się ten brud, tam sobie, tam jest tak naprawdę świat równoległych, to są kolonie, tak, które mają swoje adresy, kody pocztowe i to jest naprawdę nic, co tak naprawdę nie sprzyja zupełnie twojej twarzy, a ty to systematycznie nakładasz i tam wymieniasz trochę brudu w tą stronę, trochę w tą, no nie, rzeczywiście osoby, które są, mają szczególnie wrażliwą skórę, powinny jakby bardzo dbać o to, powinny przede wszystkim umyć dłonie przed myciem twarzy. Umyć twarz, postarać się, nawet jeżeli jest to jakiś okres taki rzeczywiście, gdzie ta skóra jest mocno, mocno reaktywna, używać, nie wiem, być może ręczników papierowych, jednorazowych, czy wyprać sobie, wygotować małe ręczniczki, którymi tylko myjemy twarz jeden raz, tak? To na pewno też jest jakiś okres tylko przejściowy, gdzie ta skóra, jeżeli nie będzie infekowana żadnymi drobnoustrojami z zewnątrz, to ona też da sobie radę, bo umówmy się, ten organ jest po to, żeby nas chronić właśnie przed takimi atakami z zewnątrz. Więc jeżeli tylko pozwolimy jej uspokoić się, damy jej czas na to, żeby doszła do siebie, to też podpowiadam, że to nie będzie trwało dwa dni. Mhm. Tak więc jeżeli damy, nie wiem, tydzień, półtora, jeżeli jest nawet dwa tygodnie potrzebne, to ta skóra naprawdę zacznie wracać do swojej pełni zdrowia. Jak jesteśmy przy oczyszczaniu, to wspomniałeś o makijażu. Mhm. Czy w ogóle da się stosować makijaż i mieć ładną cerę, jak się ma cerę problematyczną? Bo ja mam wrażenie, właśnie tak jak rozmawialiśmy, że podczas lockdownu, powiem, w ogóle się nie... Piękniejemy, tak? Tak, nie malowałam się i doszłam do wniosku, że przez to, że nie maluję się, to nie mam możliwości niedomywania tej twarzy, że prawdopodobnie mój demakijaż był jakiś wadliwy, bo rzeczywiście ta cera była w lepszej kondycji. Z drugiej strony myślę sobie, wbrew pozorom w mojej sytuacji, za którą jestem wdzięczna, ja byłam o wiele bardziej zrelaksowana podczas jakby pandemii, powiedzmy, zamknięcia. Bo wcale nie mówię, że nie ma pandemii. No tak, jestem świadoma, że ona istnieje nadal. Natomiast podczas zamknięcia ja byłam bardzo spokojna, mniej zestresowana, miałam bardziej taki rytmiczny styl życia. I wydaje mi się, że to wszystko złożyło się na to, że ta cera mi podziękowała, ale w pierwszej chwili stwierdziłam, że ten makijaż ewidentnie mi brudził. Tak. Tylko widzisz właśnie, czy tutaj, bo też musielibyśmy sobie poszukać tak naprawdę sedna sprawy. Czy to był źle zmywany makijaż, czy być może okazuje się, i tutaj historia się będzie powtarzała, że twój pędzel to było takie sąsiadujące państwo... Nie rozumiem o moich pędzlach. To było sąsiadujące państwo twojej gąbki w ognach, tak? Do bycia twarzy, więc tam naprawdę mogła być... To byli sojusznicy. Sojusznicy, druga subkultura, która tam sobie mieszkała. Jeżeli też, bo jeżeli pytasz o makijaż, na pewno da się go przygotować w taki sposób, żeby... ta cera nie cierpiała. Natomiast jeżeli rzeczywiście pędzel, który raz czy drugi spadł na podłogę, skóra jest dość delikatna, wrażliwa, a ty będziesz z uporem nakładała kolejne warstwy produktów, mieszając je z kulturami bakterii, z których prędzej mogłabyś wyhodować penicylinę niż cokolwiek innego, no to rzeczywiście nie ma... To może być na przykład ta droga. Czyli pędzle trzeba regularnie myć, to jest chyba dosyć oczywista sprawa. Mówi to mężczyzna. Tak, dziękuję. Natomiast idąc tym tropem, w takim razie takie rzeczy jak poszewki poduszek, czy nasz telefon, czy to też są tacy mali wrogowie, którzy cały czas nam tę twarz mogą, mówiąc kolokwialnie, zasypiać? Mogą, natomiast jeżeli telefon nie ma jakiejś porowatości, więc jest tam gładka powierzchnia, na niej nie będzie się nic działo. Umówmy się, poszewkę, no prawdopodobnie każdy z nas systematycznie w miarę wymienia, więc to też nie jest czas, który pozwoliłby na rozwój tam kolejnego, trzeciego już państwa w naszym domu. Tylko jakby systematycznie dbanie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli jest ten okres, który jest jakiś kłopotliwy dla skóry, fajnie nawet okładać poduszkę codziennie świeżym ręcznikiem, na którym, czy delikatnym, czy też wymieniać po prostu codziennie poszewkę. Bo to, tak jak mówię, to nie będzie znowu proces długotrwały. Chodzi o to, żeby tylko pomóc tej skórze przebrnąć przez ten pierwszy krok. Jeżeli ty miałaś wrażenie tego niedomywania twarzy,
Czy ty kiedykolwiek jakby sprawdziłaś, czy ta skóra rzeczywiście po twoim regularnym myciu, nie wiem, przy pomocy wacika i nie wiem, toniku, przetarłaś tą skórę i upewniłaś się, kurde, rzeczywiście zostawiam tam mnóstwo tak, brudu? Tak, kiedyś tak miałam właśnie, że nie sprawdzałam tego i jak zaczęłam sprawdzać, to mówię, okej, muszę w takim razie po demakijażu jeszcze raz umyć twarz. Mm-hmm. Więc ja wtedy stosowałam jakby dalsze kroki pielęgniarskie, jakby nie było tego demakijażu, czyli normalnie myłam jakimś tam żelem czy mytą. Okej, ale rozumiem, że to jakby nie wymywał się makijaż, bo umówmy się, też na co dzień chodząc, twarzą klamek nie łapiesz, klamek nie poprawiasz... Nie otwieram drzwi. Nie otwierasz drzwi, tak. Więc jakby ta twarz jest trochę mniej narażona na takie bezpośrednie zanieczyszczenia. Oczywiście mnóstwo, tutaj jak powiedziałeś ładnie, więc myślę, że mogę zastosować to powietrze, to słowo syfu, które jest dookoła nas z powietrza, osadza się na twarzy. Natomiast nie ma konieczności wymywania go bardzo mocnego, chyba że jest rzeczywiście ten makijaż. Natomiast makijaż, który sam w sobie jest substancją tłustą, ciężko będzie wymyć czymś innym niż bardzo mocny detergent. I tutaj przechodzimy do tego etapu, o którym mówiliśmy jako drugi, że być może warto w tym momencie jako pierwszą próbę demakijażu zastosować demakijaż olejowy. Mhm. Tylko taki, który pozwoli rozpuścić tam, bo mówię się, jeżeli makijaż jest, bazą makijażu są tłuszcze, masła, oleje, to najprościej byłoby to rozpuścić olejem, którym usuwamy tą pierwszą warstwę, którą jest najtrudniej zmyć, a później wystarczy, tu w cudzysłowie oczywiście mówię, delikatne przepłukanie wodą z mydłem. Bo tak naprawdę całość usuniesz już tym pierwszym, natomiast nie usuwając wówczas tej bariery ochronnej skóry, nie wymywając jej. Ja przez długi czas bałam się właśnie demakijażu olejem, bo wyobrażałam sobie, że on po prostu zalepi mi tę twarz. Tak. I tak by było pewnie, gdybym tak to zostawiła. Wiesz co? No, gdybym nie przemyła tego mydła. Ciekło ci wtedy z brody takich... Musiałam wtedy zalać, no tak, wykąpać się. Wykąpać się, placki, które by ci brudziły wszystko dookoła. Natomiast no, myślę, że nie, jest to kwestia spróbowania, bo oczywiście ja, tak jak rozmawialiśmy o mojej przyjaciółce, która kiedyś demonstrowała mi ten demakijaż, ja sam byłem pod wrażeniem, że ona jakby i rzęsy wymywa, i oko, i nie boi się, no bo mówię się, parę razy w życiu każdemu z nas dostał się krem do oka, tak. Dostało się coś tłustego, nie jest to nic przyjemnego. Szampon. No to już jest szczypanie, tak? Ale chodzi mi bardziej o ten taki film, który się tworzy na powierzchni oka i jest bardzo nieprzyjemny. Natomiast preparaty do demakijażu, szczególnie właśnie oczu, te olejowe, one są tak skomponowane na bazie takich olejów, które jakby nie powodują powstawania takiego filmu. Więc nie byłoby tego dyskomfortu, ale rzeczywiście warto spróbować sobie na jakiejś części twarzy, ten, jeżeli mamy solidnie makijaż zrobiony, to spróbować zrobić demakijaż właśnie na jakiejś części, jak się uda nam zmyć i później spróbować resztę zmyć normalnie, klasycznie. I wtedy będziesz wiedziała jasno, że załóżmy jeden element, jedna część twojej twarzy jest wymyta bardzo dokładnie, bo tam zastosowałaś olej, usunęłaś makijaż i później umyłaś to zwyczajnie mydłem, wodą z mydłem i stonizowałaś, a reszta twarzy niestety nie jest umyta dokładnie, bo mydło jakby nie daje rady rozpuścić całego tego tłuszczu, z którego jest to zrobiony makijaż. Szymon, ktoś może zadać pytanie, jakie mydło, jaki olej, przecież zmywa się płynem micelarnym. No tak, tak. I tutaj jest, bo powiedzmy sobie tak, ja absolutnie nie jestem wrogiem płynu micelarnego. Jako idei. Jako idei, tak. Natomiast... Wiem, że on tutaj pojawią się głosy, że on super ułatwia życie, że to wystarczy przyłożyć wacik i można zmyć naprawdę wszystko, wszystko z powierzchni twarzy. Tak, tak, tak. Można buty wyczyścić i parę... A przepraszam, o pielęgnacji twarzy. Więc można tak naprawdę wszystko, wszystko zrobić tym płynem micelarnym, bo jest on rzeczywiście bardzo i efektowny, i efektywny w działaniu. Natomiast patrząc na jego skład, na budowę tego, jak to działa, to właśnie tak naprawdę stosujemy preparat olejowy i stosujemy detergent, które są zamknięte w jednej miceli i to tak sobie sprytnie działa. I ten preparat rzeczywiście wymyje wszystko, tak jak tutaj tak, słusznie. Tak, powiedziałeś detergent, jakby niech to wybrzmi. To jest jakby po prostu... Oczywiście, jest to silna substancja myjąca, tak, która jest zamknięta w otoczce, tak uproszczając bardzo, w tłuszczowej otoczce, która najpierw ma właśnie zareagować z makijażem, z naszym sebum, czyli z tłuszczem, który mamy na twarzy, bo mówię się, na naszej twarzy jest jakaś tam warstwa mieszanina olejów i tłuszczy. Ma to zacząć rozpuszczać i później wchodzi do akcji detergent, który ma to wymyć i usunąć. I w zależności od tego, jak często go będziemy używali, jak będziemy dokładnie wymywali, tak bardzo możemy sobie zrobić krzywdę, bo umówmy się, jeżeli jesteśmy na wyjeździe, długa kolacja, bankiet, przeciągnął się i wracamy, a
ja jakby jestem też tutaj osobą, która by zalecała to, że jednak należy zmywać makijaż codziennie. I potrzebuję... Nawet ja tak bym powiedziała. Brawo, brawo, to już pędzla ominęliśmy, tak, tak, gąbką ominęliśmy. No to tutaj się zgadzamy. To rzeczywiście, proszę bardzo, zastosuj ten płyn micelarny. Niech on ci pomoże, niech on ci pozwoli się położyć, wyspać, bo umówmy się, sen jest też ważny dla wyglądu. Ale nie rób tego codziennie. Jeżeli masz ciut więcej czasu, poświęć tej skórze naprawdę odrobinę, bądź dla jej przyjaciółką i zrób dla niej coś miłego, żeby ona mogła ci się odwdzięczyć. Bo jeżeli będziesz ją traktowała, katowała źle i codziennie, systematycznie tylko i wyłącznie traktowała płynem micelarnym, chyba że masz świetne geny, tak, to na pewno gdzieś coś się po drodze zacznie psuć. Wcześniej lub później. Tak, bo z założenia jakby mówimy tutaj o cerze problematycznej. Ja jestem świadoma, że może nas słuchać grono osób, które nie mają problemów z cerą i mogą nic nie robić z nią, a oczywiście, ona jest świetna i ja znam takich ludzi i ja im zazdroszczę z całego serca i to jest cudowne. Natomiast ja wiem, że nie jestem taką osobą, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jak sam powiedziałeś, jaką cerę mają ludzie wokół ciebie, mhm, i większość osób, które znam, się boryka z różnego rodzaju problemami. Dlatego myślę, że warto takie triki gdzieś podpowiedzieć sobie, zastosować. Tak, bo tak jak mówisz, przepraszam, że gdzieś w tym, co właśnie jest grono olbrzymie tych osób, z którymi siedzisz, rozmawiasz, próbujesz złapać bliski kontakt i opowiadasz o trądziku, a one są zupełnie, w ogóle nie wiedzą, o czym mówisz, bo on nigdy nic się złego nie stało. Moja koleżanka ma 25 lat i zapytała się mnie, czy nie powinna zacząć używać kremu. Ja myślę sobie, wow, ale twoje życie jest super. Tak, ale widzisz, rzeczywiście, tego należy pogratulować, ale też, co jest jakby tutaj ewidentnym faktem, który przemawia sam za siebie, ona prawdopodobnie nigdy nie zrobiła krzywdy swojej skórze niczym. Tak. I do 25 roku życia nie musiała się zastanawiać, czy potrzebuje czymś naprawiać swoją skórę. Więc tutaj jakby ta, no, skromnie powiem, ta logika ma sens odrobinę. Ale tak jeszcze tłumacząc, jakie mogą być konsekwencje, bo mówimy, wiesz, że można, że jeżeli używamy szczoteczki sonicznej 3 razy dziennie, to możemy sobie zrobić krzywdę. Jeżeli używamy płynu micelarnego codziennie, możemy sobie zrobić krzywdę. To znaczy, co my robimy wtedy z tą cerą? Jakby my ją przesuszamy? Usuwamy warstwę lipidową, która tak stanowi tak naprawdę płaszcz ochronny skóry. Okay. Na całym ciele skóra nasza pokryta jest substancjami, które gwarantują, bo mówmy się, na naszej skórze są bakterie. Jest tak. Ich mnóstwo. I one są dobre. Tak, i one są dobre. I w momencie, kiedy one mają odpowiednie pH, odpowiednie środowisko, w którym żyją, jeżeli tutaj możemy wrócić do tego mydła, jeżeli nie traktujemy ich mydłem, które tylko i wyłącznie będziemy stosowali i wysuszali skórę non-stop i zabijali całą tą mikroflorę, która się na tej skórze bytuje, to w tym momencie jakby nie zadzieje się nic złego. Dopiero w momencie, kiedy przechodzimy do jakichś drastyczniejszych, tutaj mówimy właśnie, systematyczne wymywanie tego, czy chemiczne, czy mechaniczne, tak? Bo czy to jest płyn micelarny, żel jakiś mocny, czy mechanicznie właśnie szczoteczka, no to tak naprawdę zaczynamy robić pierwszy błąd. Zaczynamy wyskrobować maleńką dziurkę, pod którą później zacznie się robić kłopocik. I na przykład potem nie nakładamy toniku i to jest już drugi błąd. Czy tak, trzeba nakładać tonik? Wiesz co, tonik jest substancją, która ma zapewnić przywrócenie naturalnego pH. Tonik zazwyczaj ma odczyn lekko kwaśny, ponieważ większość produktów, które są produktami myjącymi, ma odczyn zasadowy. Tu chodzi o zachowanie balansu. Wiadomo, że nigdy nie wycelujemy tak, żeby trafić w to pH 5,5 nasze wymarzone, dlatego toniki mają troszeczkę niższe, produkty myjące troszeczkę wyższe pH. I połączenie jednego z drugim świetnie działa. Tylko to musi być tonik. To musi być substancja, która będzie nawilżała, która będzie miała w sobie substancję, która będzie, nie wiem, obniżała to pH. Ponieważ... Właśnie, czy woda różana to jest tonik? Wiesz co, tutaj to jest bardzo popularna. Bardzo popularna. Żeby to źle nie zabrzmiało, to będzie działała tak jak woda z kranu. Ponieważ jakby nie ma tam substancji, która będzie przyspieszała to wymienie. Oczywiście wodą różaną przywrócisz naturalne pH, ponieważ wodą z kranu również możesz, tak? Przelewając odpowiednią ilość, tak naprawdę usuniesz ten odczyn zasadowy ze skóry. Tylko czy ty masz na tyle czasu, żeby zrobić to kilkukrotnie, zadbać o to, żeby to odpowiednio zostało nałożone? No nie, no prostszym rozwiązaniem jest jednak tonik, który zawiera, nie wiem, jakiś rodzaj kwasu, który zmienia to pH właśnie, oczywiście jakiegoś delikatnego, tak, bo to mówi się, czy nie będzie migdałowy, czy nie wiem, no, nawet jakiś tam pochodna octu, bo na przykład w jednym z naszych produktów jest pochodna octu, która ma właśnie zmieniać to pH, to jest ten moment, który przyspieszasz.
Oczywiście całymi dniami możemy bazować tylko na pojedynczych substancjach kosmetycznych, czy składnikach kosmetycznych, które są teraz bardzo popularne, czy na samych hydrolatach, ale no, ja wychodzę z założenia, że nie wiem, ani ty, ani ja no, Kleopatrą nie jesteśmy, nie mamy 30 osób, które będą ci co 10 minut przygotowywały kolejny etap pielęgnacji, a ty kąpiel będziesz... w mleku koziu. Dokładnie, cała 20 osób pracuje na to cały dzień, żebyś ty mogła na 15 minut się potaplać. Boże, kiedyś. Natomiast jakby musimy dbać sami, wiadomo, że poświęcasz tej skórze w danym momencie, nie wiem, 3-4 minuty. Bo tak naprawdę nie wiem, czy wiesz... Właśnie jestem ciekawa, czy masz jakieś dane, ile jesteśmy w stanie poświęcić cerze. To jest w ogóle kosmos, ponieważ jeżeli dojdziemy do pewnego momentu i ktoś, na przykład jak ja teraz robiłem sobie szkolenie czy kurs tego masażu kobidy już jakiś czas temu i z prowadzącym tutaj mega ekspertem rozmawialiśmy na temat tego, co warto byłoby robić codziennie. I on mówi, słuchaj, niewiele, 3-4 minuty, żebyś poświęcił systematycznie codziennie. Nie wiem, czy wiesz. Nierealistycznie. Tak, ale 3 czy 4 minuty w łazience rano przeznaczone na masowaniu twarzy, to gwarantuję ci. Przedramię, biceps, triceps, wszystko cię boli, ponieważ okazuje, no oczywiście na początku, okazuje się, że to jest strasznie dużo czasu. Okay. Nie wiem, zwykłe mycie zębów, tak. Nie wiem, czy używasz szczoteczki na przykład z timerem, czy używasz zwykłe? Ale wiem, że te 2 minuty takie, jak to się mówi, przemyślisz całe życie w tym czasie, to co na świecie. Dokładnie. A pomyśl, że 3 razy tyle czasu masz poświęcić jeszcze na przemasowanie. Więc tak naprawdę poświęcamy pielęgnacji cery bardzo mało czasu. Więc jeżeli nie będziemy stosowali odpowiednio skomponowanych kosmetyków, bo jakby tutaj też dyskutowaliśmy o tych substratach kosmetycznych, które są teraz tak bardzo popularne. Oczywiście, super jest. Jednego dnia używaj sobie oleju migdałowego, drugiego dnia oleju arganowego, trzeciego dnia takiego czy innego. Natomiast chodzi o to, że przez cały tydzień stosowania nie dasz skórze, nie zapewnisz kompleksowego, jednorazowego podejścia. Bo tak jak mówię, mamy 3 minuty na przygotowanie twarzy. W tym czasie powinniśmy dać skórze jak najwięcej tego, co możemy. Tu dochodzimy nawet do tego, o tej słynnej wodzie różanej, bo jakby bardzo wierzę w jej moc. Tam jest mnóstwo fitohormonów, witamin. I to jest świetny, naprawdę genialny produkt do używania systematycznie jako mgiełka, jako odświeżacz do twarzy. Natomiast... Okay, to ja Cię wyłączę wejść słowo, czyli tak. Na przykład jak mam taką wodę różaną, ja w ogóle uważam, że to jest bardziej takie doświadczenie sensoryczne, niż lecznicze, po prostu to jest miłe. Ale jeżeli ja jestem w trakcie dnia, nie po pielęgnacji, tylko po prostu robię coś i jestem narażona też na różne zanieczyszczenia i ja sobie odświeżam twarz tą wodą, to ja nie robię sobie krzywdy. Nie, to jest genialne, okay. Ponieważ jakby wciąż ta woda różana, jeżeli to jest rzeczywiście dobrej jakości woda różana. Nie, woda o zapachu róży. O zapachu róży, tak, czy produkt różanopochodny, czy jakby to nie nazwać, to tam rzeczywiście, tam jest, ponieważ ta woda różana, nie wiem też, czy wiesz skąd ona się bierze w ogóle, to jest resztka, odpad z produkcji olejku eterycznego. Olbrzymią ilość płatków róż zamyka się w zbiorniku ciśnieniowym, przez który przepuszcza się parę gorącą i tak następuje dystylacja parą wodną tych liści. Ulatnia się to wszystko razem z tą parą do ujścia tego pojemnika i następnie ta para jest schłodzona i następuje proces skraplania i to się wlewa do kolby takiej, w której zbiera się i woda i wówczas na samej górze wytrąca się olejek eteryczny. I ten olejek eteryczny jest, wiemy, bardzo drogą substancją, ja Ci mogę powiedzieć w ramach ciekawostki. Dobry olejek eteryczny kosztuje około 1300-1400 zł za 5 ml. Dziękuję. Ja powiem jako ciekawostkę, że słyszałam, że największym producentem jest w ogóle Bułgaria. Tak. Bo na studiach właśnie miałam koleżankę z Bułgarii, która całą prezentację robiła o tym, że oni produkują najwyższej klasy ten olejek. I też słyszałam, że to jest taki mega premium produkt. Mega premium produkt, ale to jest tak jak słynna historia z oliwą, z oliwą, że później to zaczyna być gdzieś, przepraszam za kolokwializm, chrzczone po drodze. Tak. Natomiast rzeczywiście ten pierwszy produkt, ten nieskażony niczym, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo drogą substancją, bo też tutaj od zaprzyjaźnionej firmy, to znaczy zaprzyjaźnionej, od firmy, z którą współpracujemy, która dystrybuuje taki olejek, wiemy, że żeby przygotować kilogram tego olejku, umówmy się, to jest taka butelka litrowa, potrzeba 4 ton płatków róż. 4 tony, nie wiem, czy by się zmieściły w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, ponieważ jest to olbrzymia ilość. Stąd jakby jego cena.
Tak, tak, ale też taka dygresja właśnie zupełnie niezwiązana, chociaż poniekąd związana z tematem naszej rozmowy, że teraz tak popularne są dyfuzory olejków eterycznych i to jest też taki temat, który uważam, że warto, o którym warto rozmawiać, bo to się zrobił taki trend, a ludzie sobie nie zdają sprawy, że wkraplając kilka kropli tak naprawdę narażają się na działanie składników aktywnych z hektarów róż i mogą się zatruć. Tak, to znaczy zatruć rzeczywiście, że to będzie systematyczne, natomiast Nie chodzi o to, właśnie, tutaj jako społeczeństwo jesteśmy przyzwyczajeni, tak jak wspomniałem na początku rozmowy, że każda dobry produkt myjący musi się spektakularnie pienić, że każda rzecz musi pachnieć tak, że nam się pojawiają łzy w kącikach oczu. Nie, zupełnie nie. Chodzi o to, że jeżeli wykorzystamy do takiego dyfuzora kropelkę, to jeżeli chodzi o działanie aromaterapeutyczne, to już jest wystarczająca ilość. Jeżeli damy drugą kropelkę, to gwarantuję, że jeżeli chodzi o zapach, w zupełności to będzie wystarczające. Ale są rzeczywiście osoby, które lubią bardzo intensywne zapachy i leją tego dużo i to już jest absolutnie niewskazane w mojej ocenie. To też wydaje mi się, że jest kwestią przyzwyczajenia, tak? Bo jeżeli jesteśmy cały czas, nie wiem, psikamy się perfumami, wchodzimy do centrów handlowych, to tych bodźców sensorycznych jest tak dużo, że taka jedna kropelka może nam się wydawać mało intensywna, że właściwie nic się nie dla dzieje. Mnie w tej chwili na przykład właśnie, nie wiem, wasze kosmetyki są, pachną po prostu niesamowicie. Później to w ogóle jestem dziwna, dlatego że ja lubię wszystkie takie najbardziej ziemiste, torfowe i ziołowe zapachy. Ktoś powie, że to pachnie jak maść, a dla mnie to rozmarynowy krem. To jest jak terapia, jest to coś wspaniałego. No i tutaj widzisz, to dochodzimy do pewnego kolejnego etapu naszej rozmowy. A propos samych składników używanych przez producentów kosmetyków, którzy twierdzą, że produkują rzeczy naturalne. Tak. Większość osób, która, nie wiem, kupuje sobie produkty do pielęgnacji ciała, nie wiem, czy to mydła, czy masła, czy balsamy, jak później dyskutuję, nawet to są gdzieś tam też osoby mi znane bezpośrednio, i ta osoba mówi, że kurczę, kupuję sobie taki super naturalny, nie wiem, balsam do ciała zapachu melona. I jestem taki, ale nie ma zapachu melona, takiego naturalnego, tak? Umówmy się, ty już teraz wiesz, załóżmy, jak powstają olejki eteryczne. Tak. Czyli wyobraź sobie tonę melonów, którą gotujesz. No one nie będą pachniały tak tym zapachem melonu. Wyjdzie z tego woda. Zupa melonowa po prostu. Więc jakby tu... Albo rozumiesz, że zapach arbuza, rabarbaru. W ogóle arbuz to jest jakiś dramat. Ogórek. W ogóle zapach arbuza nie ma... Nie pachnie arbuzem. Tak samo jak banan. Nie wiem, czy... Zapach truskawek nie pachnie. Smak banana, jakby jak masz batona bananowego, to jest ohydne moim zdaniem. W ogóle co to ma z bananem wspólnego, nie wiem. No i jest tam pewna substancja syntetyczna, którą ktoś kiedyś uznał, że tak będzie pachniał banan. I nam się to kojarzy. I nam się to kojarzy. Arbuzowa jakaś tam guma do rzucia i wszyscy myślą, że to jest o smaku arbuza. Uważam, że to jest ohydne. Też. Dokładnie. No tam nie ma ani kawałka arbuza, to nigdy arbuza nie widziało i nawet nie wie, co to arbuz tak naprawdę. Ale jest to bardzo powszechny trik, bo ludzie właśnie kuszą te zapachy, a jeszcze jak jest w nazwie, że to jest jakieś owocowe czy warzywne, więc... to tym bardziej nam się wydaje, okej, super, owoc, warzywo, zdrowe, naturalne. I jest coraz więcej takich linii. Czy twoim zdaniem to jest jakby dobry trop po to my się spotykamy tutaj, bo jakby absolutnie nie oczekuję od każdej osoby, która będzie wąchała produkt i nie wiem, będzie to balsam do ciała morelowy i ona automatycznie będzie wiedziała, sekundę, jeżeli poddamy każdą morelę procesowi destylacji parą wodną, to ten zapach będzie zupełnie inny. Tego nie oczekujmy, tak? Tak. Osoby... Też nikt nie ma na to czas. Jak mamy 3-4 minuty na pielęgnację, tak, to tym nie bardziej musimy nie będziemy tego analizować. Właśnie fajnie, dlatego że my o tym mówimy, bo no, my możemy podpowiedzieć, że to nie będzie tak pachniało. Jest pewna grupa olejków eterycznych i to jest jakby liczba skończona. Później powstają wszelkie syntetyczne zapachy, które gdzieś pojawiają się w perfumach, później są stosowane w tańszych wersjach w kosmetykach. I są to tak naprawdę, bo też jeżeli nawet weźmiesz syntetyczny zapach melona z firmy X i melona z firmy Y, to są dwa różne zapachy, ponieważ tak naprawdę produkują to dwie różne firmy i w jednej nos firmy uznał, że tak będzie pachniał nasz melon, a w drugiej uznał, że tak. I żaden z nich, gwarantuję ci, nie brał do próby do wąchania kawałka melona, żeby go spróbować. Wiesz, ale pojawia się pytanie, co w tym złego? Że to jest sztuczny zapach. Wiesz co, absolutnie nic. Absolutnie nic. Jakby tylko od ciebie i od twojego podejścia do pielęgnacji zależy to, czy będziesz to chciała stosować. Jest to substancja syntetyczna, prawdopodobnie w większości ropopochodna. Od ciebie tylko zależy, czy będziesz chciała... To jest jakaś dodatkowa substancja, której twoja skóra nie zna, bo nie musi znać.
Będzie musiała jakoś sobie z nią poradzić. No bo jeżeli jest dodany ten preparat dający zapach do kosmetyku, on nie znika z powierzchni skóry. Mhm. On zostanie wtarty, skóra musi go przemetabolizować w jakiś sposób, musi coś z nim zrobić. I nie wiemy tak naprawdę, co jest tym, co jest w składnikach tego zapachu, nie wiem, tam truskaweczki. I skóra tak naprawdę też nie bardzo będzie wiedziała, co z tym zrobić. I to jest tylko twoja decyzja, czy chcesz tego używać. Bo rozumiem, super, podoba ci zapach truskawki, ale chcesz mieć go w mydle, które jest rzeczywiście super zrobionym sodowym mydłem, bo są takie firmy, które takie rzeczy robią. I po prostu to jest twój wybór. Natomiast no, my dbamy o to, że jeżeli przyjdzie osoba, która nie ma wiedzy na temat kosmetyków, nie musi się znać, nie musi być ekspertem, żeby u nas mogła tak naprawdę... Żeby nie musiała tego wyboru podejmować. Tak, żeby nie obarczać on tego. Czyli jeżeli ja deklaruję, że to jest produkt naturalny, to on ma być naturalny. Tak? Ja wierzę, że są zapachy właśnie, nie wiem, tam ogórek, rabarbar, które są akceptowane przez IFRE, czyli przez organizację, która odpowiada za bezpieczeństwo i jakość produktów pachnących i one mają tam certyfikat nawet i wszystko. Natomiast to nie musi być od razu szkodliwy produkt, tylko wokół nas jest tak wiele bombardujących nas czynników z zewnątrz, które są mało przyjazne naszemu organizmowi, że jeżeli nie będziesz sama chciała eliminować ich jeszcze więcej, tylko będziesz dokładała, to w pewnym momencie, na którymś etapie twój organizm powie, no nie podoba mi się to. I albo pojawi się to w postaci jakichś zmian skórnych, tak, albo być może nawet gdzieś tam gorszych powikłań. Tak, ja bym się pokusiła o stwierdzenie, że to jest kolejny stresor dla naszego organizmu i właśnie ostatnio miałam rozmowę z panią doktor biotechnolog właśnie o substancjach endokrynnie czynnych w naszym otoczeniu, które po prostu, no, jakby mówiąc najbardziej prosto, stresują nasz organizm i sprawiają, że nasz organizm traktuje je jak hormony, w związku z tym totalnie nas z tej homeostazy wyrywa, czyli dokładnie. Wracamy znowu do punktu wyjścia. Nie ułatwia nam sprawy, jeśli chodzi o zapanowanie nad tym balansem, nawet na naszej skórze. Umówmy się tak, no, szczególnie tutaj te substancje endokrynnie czynne, o których wspomniałaś, to jest nasz organizm tak naprawdę jest wielką chemiczną fabryką i tam wszystko, żebyśmy mogli sobie siedzieć tak, jak tutaj rozmawiamy, tam wszystko musi być w idealnym porządku, w idealnych proporcjach i w idealnym czasie podane. Więc jeżeli my zaczniemy sobie dokładać substancje, które rzeczywiście udają, podszywają się pod nasze hormony i organizm zacznie to źle odczytywać, zacznie wykonywać ruchy korygujące, czyli powstanie kolejna grupa, czy innych hormonów, czy substancji, które mają je neutralizować. I tak wpadniemy właśnie w błędne koło, w którym nie chcemy zupełnie wylądować. No to jak konsument, skąd on ma wiedzieć, że ten produkt rzeczywiście zawiera olejek, który jest dobry, naturalny, a nie jakiś za 6 zł ze sklepu obok. Który jest tak naprawdę zupełnie naturalną substancją. Wiesz co, no tu myślę, że musisz po prostu zaufać firmie, którą będziesz znała, którą będziesz umiała ocenić. Jakby unikać kompulsywnych zakupów, które powodują to, że właśnie o, melonik, jak ślicznie pachnie, to kupię sobie 2. Szczególnie, że trzeci dostaję wtedy w prezencie na przykład. Tylko podejmować decyzje jakby świadomie, systematycznie, spokojnie i gdzieś brnąć z daną firmą w jednym kierunku. I jeżeli masz firmę, której będziesz ufała w konkretny sposób, widzisz, że ta firma wyznaje takie i takie wartości, oczywiście jestem za tym, sprawdzaj. To nie jest tak, że... Nie ufaj w ciemno. Nie ufaj w ciemno, tak. Nie ufaj w ciemno, pytaj, bo jeżeli na produkcie jest narysowany zielony listek i wielki napis eko, to tu powinno się pierwsza żarówka w twojej głowie zaświecić, bo jeżeli ktoś jest eko, to rzeczywiście ma przyjemność z mówienia o tym, ale nie musi tego manifestować na każdym kroku i jakby... W sumie u was to nie jest nigdzie napisane na opakowaniu, na przykład, że jak patrzysz na produkt, to nie jest napisane twój eko wybór. Super eko, tak. Jesteś... Ja mam taki krem, dostałam kiedyś taki krem pod oczy, który się nazywa eco-friendly. Krem pod oczy. Ale on jest tylko przyjazny dla różnych rzeczy, które są eko. On sam nie musi być eko, on jest tylko eco-friendly. On sprzyja. Sympatykiem eko. Jest sympatykiem eko. Siadacie sobie przed telewizorem, oglądacie program, nie wiem, na przykład taki National Geographic czy inny. I on jest eco-friendly. No. Tak, więc właśnie myślę, że coś w tym jest, że im bardziej krzyczą te rzeczy, tak, to tym bardziej chcą tak zatuszować, że coś tam może nie grać nie być do końca. Oczywiście, poza tym jakby na szczęście dla nas wszystkich jako konsumentów są pewne regulacje prawne, które oczekują od każdego producenta tego samego. Producent kosmetyków naturalnych musi spełnić dokładnie te same
wymagania, co olbrzymia firma, nie wiem, nawet już nazwijmy ją korporacją produkująca miliony różnych produktów, w tym produkty kosmetyczne. Te same warunki, przynajmniej na terenie Unii Europejskiej tak jest, te same warunki obowiązują i mikrofirmę, i tych dużych. Więc jeżeli będziesz mogła, miała możliwość, nie wiem, zweryfikowania w jakiś sposób wiedzy, nie wiem, skonsultowania się, my też bardzo chętnie prowadzimy dialog z naszymi klientami, bo jak wiesz, nie jesteśmy zbyt wielką firmą, więc większość zapytań, które jakimkolwiek kanałem wpadają do naszej manufaktury, trafiają generalnie do mnie. I jakby ja czerpię olbrzymią przyjemność z tego, żeby dyskutować, podpowiadać komuś, bo jakby sam, nie znając się na czymś, chciałbym być tak potraktowany. Dla mnie ważnym byłoby, żeby ktoś udzielił mi rzetelnej odpowiedzi, wytłumaczył mi, dlaczego to ma działać tak, a nie inaczej, dlaczego to działa tak, a nie inaczej i jakie będą z tego efekty, co może być z tego dobrego, a co może być z tego złego. Ja Ci mogę powiedzieć jeszcze w ramach takiej szybciutkiej anegdoty, słynne parabeny, które są używane w kosmetykach. I to jakiś czas temu, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, na większość firm pisała paraben free. Tak. No bo nie ma SLS-ów i nie ma parabenów. Parabenów. I to jest jakby kluczowe dla firm, ponieważ jeżeli firma, i tutaj nie wiem, czy to nawet wypada mówić, ale jeżeli firma chciałaby cię oszukiwać, to może. Ponieważ dodanie poniżej 1% tych parabenów, a to są bardzo, bardzo silne składniki konserwujące, powoduje, że nie musimy go umieszczać w liście składników. I to już jest zagranie takie absolutnie poniżej pasa w ogóle. Możesz mieć napisane bez parabenów? No tak, tak. Wiesz co, nie wiem, to nie, ale prawo chyba w ogóle nie pozwala napisanie tego, że na produkcie, że jest bez parabenów, ponieważ parabeny są normalnie, legalnie dopuszczonymi produktami do użytkowania i nie ma jakby informacji, bezpośrednich badań pokazujących, że one są szkodliwe. My możemy je tylko podejrzewać, tak jak te substancje endokrynnie czynne, o to, że one robią jakieś, dają jakieś niepożądane efekty. Ale jakby zmierzam do tego, że nagle producenci parabenów, bo czytałem takie olbrzymią analizę rynku, okazało się, że może nie, że zostali bez pracy, ale bardzo się zdziwili, ponieważ okazało się, że zmieniła się ich grupa docelowa. Otóż wszyscy producenci podrapali się po głowach i powiedzieli: OK, możemy zrobić. Kosmetyk nie musi stać 30 lat na półce. Może stać krócej. Nie musimy go pakować parabenem tak, żeby się uszami wylewało. Możemy sobie w ogóle odpuścić te parabeny. I nagle pojawiła się nowa grupa, która ucieszyła się z parabenów bardzo mocno. Są to firmy zajmujące się przetwórstwem mięsa. O, świetnie. To... I okazuje się, że cała półtusza zanurzona w parabenie... Teraz mięso będzie stało 30 lat na półce. Może sobie leżeć tyle, ile chce i nie ma prawa się z żadnej strony zepsuć. I to było właśnie takie też dla mnie... A, i co lepsze, i producent wędliny, mięsa, przetworów z tego nie musi o tym napisać w ogóle. Czy to jest dopuszczalne w Polsce? Tak, jest to dopuszczalne na całym świecie. Super, ta anegdota jest świetna i teraz będę ją wszędzie opowiadać. No wiesz, jeżeli zmierzamy w stronę tego, że rzeczywiście chyba najlepszym rozwiązaniem dla nas i dla planety jest gdzieś eliminacja mięsa, przynajmniej z tych hodowli takich naprawdę jakby przemysłowych, no to mówmy się, że jakby warto przekazać tą informację, no bo każdemu producentowi zależy, żeby jego produkt był jak najdłużej dostępny. Więc jeżeli nagle mogę zapewnić, że mój produkt pod tytułem szyneczka X czy szyneczka Y nie będzie mógł leżeć 7 dni na półce sklepowej, ale 1,5 miesiąca, no to już jestem o ileś tam bogatszy, bo nie muszę tak często wymieniać tego towaru na tej półce. No ale jest to rzeczywiście okropne. To ja przyznam, że rzeczywiście na ostatnich studiach gdzieś mieliśmy z tego bardzo długi wykład na temat właśnie parabenów w przemyśle spożywczym. No i jest to... Nie jest to nic fajnego. Zaczynamy jako ludzkość oszukiwać siebie nawzajem i robić sobie wzajemnie niefajne psikusy. Tak, też tak trochę dygresyjnie, ale wydawało się, że Europa jest w o wiele lepszej sytuacji niż Stany, bo w Stanach to już jest w jakieś ekstremum, jeśli chodzi o to, co oni mają w pożywieniu i w kosmetykach, a my jakby gonimy ich jednak. Jakby. Wiesz co, gonimy, natomiast jakby wciąż tutaj należy gdzieś podziękować jednak tym wytycznym unijnym, tak. Ponieważ one nakładają dość mocne kagańce jednak na wszystko. Nawet w przypadku kosmetyków okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych lista substancji zakazanych, ale takich oficjalnie zakazanych do użycia w kosmetykach, to jest około 1000-1500 składników. Nie chciałbym teraz mówić, bo to się gdzieś tam na bieżąco zmienia. Jak się interesowałem tym tematem, to było jeszcze kilka lat temu. Wówczas było tam niewiele ponad 1000. W Europie jest tego naście tysięcy.
takich poszczególnych składników, które są bardzo precyzyjnie wyszczególnione. I stąd też większość amerykańskich kosmetyków pięknie pachną, są super pieniądze się, świetnie się aplikują na skórę i klucz do sprawy, mogą leżeć na półce 30 lat. I powodują raka. No to już jakby nawet słynna firma zajmująca się produktami dla dzieci ma to udowodnione i trwają procesy właśnie w tej sprawie, bo rzeczywiście okazało się, że pewien rodzaj zasypek dla niemowląt był właśnie kancerogenny. No i ja właśnie byłam w szoku, będąc w Stanach w zeszłym roku, że zarymowałam, że wchodząc do klatki schodowej na nowo wybudowanym osiedlu, bardzo ładnym, była wielka tabliczka z napisem, że ten budynek został zbudowany z materiałów, które powodują choroby nowotworowe, wchodzisz na własną odpowiedzialność. Myślałam, że to był jakiś jaja, więc zapytałam gospodarza mojego mieszkania, o co chodzi z tym napisem. On powiedział, że tak jest prawie wszędzie w Stanach, bo takie są substancje używane do malowania wykańczania ścian, do wykańczania, więc do to było dość przerażające, ale wracając a propos nietoksycznych substancji, a propos ekologii, jakby co wy robicie, że jesteście ekofirmą. Jakby zarówno, wiem, że też macie dużo fajnych praktyk takich zakulisowych, ale właśnie i to, i kwestia kosmetyków. Wiesz co, no, chciałoby się teraz najprościej powiedzieć wszystko. Tak, ale to jest słowo banał, które jakby nic nie znaczy. Natomiast robimy absolutnie, co jest w naszej mocy do tego, żeby zadbać o planetę, o to, co i o nas samych, tak? Bo jakby kluczem na to, w tym wszystkim jesteśmy my, ludzie. Ja ostatnio czytałem genialny artykuł, taką publikację mówiącą o tym, że w Polsce przetwarza się tak naprawdę 6% śmieci, recyklinguje. To jest, super. Jak sama rozumiesz, to jest nic. Kropla. Tak naprawdę jako państwo nie bardzo jesteśmy w stanie to przetwarzać. Oczywiście ma na to wpływ segregacja śmieci i każdy gest, który wykonujesz ty jako człowiek pojedynczy. I tutaj zmierzam właśnie, że im więcej my jesteśmy w stanie zrobić jako firma, im więcej nasi klienci są w stanie zrobić, tym więcej z tych 6% jest jakby nasze. O tyle więcej możemy wnieść do ochrony środowiska. Wiesz co? Banalne rzeczy robimy. Od zbierania opakowań szklanych. Oczywiście też tutaj, gdyby pojawiły się pytania, niestety nie możemy myć tych opakowań i używać ich ponownie. Do tego jest wymagany niezbędny sprzęt, który kosztuje olbrzymie pieniądze i w tej chwili jeszcze nas na niego nie stać. Ale jest do czego dążyć. Jest to jakiś cel oczywiście dla firmy. Natomiast my możemy zadbać jedynie, żeby te słoiki jako stłuczka trafiły w odpowiednie miejsce, żeby mogły zostać odpowiednio przetworzone ponownie na surowiec szklany. No już niestety pewnie nie tej jakości, co nasze słoiki, ale możemy go wykorzystać. Więc jakby bardzo o to dbamy. Słynną wodę różaną, o której mówiłaś, pewne hydrolaty, bo tak to sobie nazwijmy, wytwarzaliśmy jeszcze do niedawna sami, ponieważ teraz mamy zaprzyjaźnione gospodarstwo ekologiczne, które dla nas to robi, to mięta, lawenda i rozmaryn. To tak naprawdę woda, która, tak jak Ci wspomniałem, tam jest proces chłodzenia tego i to się chłodzi zwykłą wodą kranową. Trwa to bardzo długo, więc przepływ tej wody, zużycie jest na poziomie 200-300 litrów. Umówiliśmy się ze wspólnotą mieszkaniową, która opiekuje się jakby naszym... W tej wspólnocie mamy nasze laboratorium, że oni nam pomogą zapewnić baniaki, do których my będziemy tylko tą wodę zbierać, bo to jest zupełnie czysta woda, nie mająca kontaktu z żadną z substancji. I nie uwierzysz, ale po prostu my te klatki schodowe, tym są podlewane trawniki. Proste, banalne rzeczy, tak? Bo umówmy się, to nie są też gigantyczne oszczędności, jeżeli chodzi o pieniądze, tak? Bo to nie idzie w setki tysięcy, tylko to jest parę groszy. Ale tak naprawdę tak, wspólnota nie musi wydać tych paru groszy, my musimy je wydać i tak. Więc dlaczego nie zrobić z tego wspólnego interesu i wykorzystać tą wodę gdzieś dalej, która może być jakby no, namiastką do tego, żeby rzeczywiście zaoszczędzić, tak? Bo pani, która będzie myła klatki, czy będzie podlewała wodę, nie musi lać jej godzinami z kranu, żeby całe osiedle doprowadzić do stanu oglądalności, tylko może wykorzystać właśnie z tych baniaków, które są tak naprawdę za darmo wówczas. Nie wiem, jako firma też używamy samochodu elektrycznego na przykład. No, w ogóle idea tego car sharingu jest dla nas coraz bliższa, ponieważ no, jak wiadomo, jesteśmy z Wrocławia, pracujemy w Warszawie, więc powiedziałbym, jest jeden samochód tak zwany rodzinny, spalinowy, który używa każdy członek naszego zespołu w momencie, kiedy jest potrzeba.
I jakby dzięki temu nie mają swoich samochodów spalinowych. No wiadomo, oprócz banalnej sprawy jak redukcja kosztów, tak, bo płacisz jedno ubezpieczenie, jeden komplet opon, a umówmy się, samochód, nie wiem, jeżeli stoi teraz pod blokiem, no to może być wykorzystywany przez kogoś innego. Natomiast jako drugie rozwiązanie, no to jest właśnie ten elektryczny samochód od bardzo niedawna i to też podejrzewam, że oddawanie wody wspólnocie pomogło nam o tyle, że wspólnota wyraziła zgodę, żebyśmy sobie w miejscu, w którym nie powinniśmy tak naprawdę, postawili urządzenie do ładowania tego samochodu. Wow. I wyraziła na to zgodę i w ogóle jakby bardzo fajnym było to gestem, że rzeczywiście wsparcie tej elektromobilności było takim... Na początku jakby oni powiedzieli, że no nie ma takiej fizycznej możliwości, ale dzięki tutaj wsparciu i pomocy osób, mieszkańców osiedla, udało nam się to jakby przeforsować, ponieważ widzimy, że pojawiają się kolejne elektryczne samochody, więc jakby gdzieś takie dobre ziarno zasialiśmy i pokazaliśmy, że rzeczywiście można. Ale to jest super, bo to też jakby pokazuje, że ta zmiana naprawdę zaczyna się lokalnie. I od nas, tylko i wyłącznie od tego, co my mamy w głowie i tego, co możemy zrobić, co nam się chce. To jeszcze zadam Ci kontrowersyjne pytanie. Tak. Chyba, że chciałeś mi powiedzieć jeszcze o jakichś innych praktykach ekologicznych, czy to już jest... Wiesz co, nie, no na tą chwilę możemy... Dobrze, postawimy kropkę. Zadam kontrowersyjne pytanie, znaczy kontrowersyjne. Pytanie, które myślę, że jest powszechne, tak? Ktoś przychodzi do Was do butiku i mówi, krem do rąk za 40 tam parę złotych. I jest na zasadzie, no sorry, mogę kupić sobie krem z jaj za 7 zł, który pachnie i kojarzy mi się z naturą. Możemy sobie zostawić ten temat. Ale no wiesz, cena często zraża i jakby ludzie nawet może są chętni zapłacić więcej za produkt, ale czy są gotowi zapłacić tyle za produkt naturalny? I jakby co stoi za tą ceną? Wiesz co, za tą ceną stoi tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy. Za tą ceną stoi mała firma. Mała firma, która nie kupuje produktów w tonach, w tysiącach opakowań, która, żeby wytworzyć, od niedawna, nie wiem, pewnie zwróciłeś uwagę, mamy swoje własne tubki do kremu do rąk. To jest naprawdę, to był olbrzymi kamień milowy, ponieważ jakąkolwiek firmą produkującą takie tubki, jak rozmawialiśmy, to tam setki tysięcy trzeba było na dzień dobry sztuk zamówić, żeby to się w ogóle zadziało. I też dzięki uprzejmości właśnie jednej z firm udało nam się zrobić to w dużo mniejszym nakładzie. No przez to oczywiście ten produkt też jest droższy, tak? Ta tubka nie kosztuje wówczas, nie wiem, 3 grosze, tylko 1,5 złotego, ale udało się. I to był dla nas taki już pierwszy sukces, że rzeczywiście nawet ci producenci olbrzymi opakowań zaczynają patrzeć na te mniejsze firmy takim ciut bardziej przychylnym okiem i dostosowują się, ponieważ jakby tych małych firm, takich jak nasza, robi się coraz więcej na rynku i jest to coraz większe. Więc to jest pierwsza rzecz, którą klient kupuje, tak? Wspiera lokalną firmę, dba jakby rozliczającą się w Polsce, płacącą w Polsce podatki. Ma pewność, że wszystkie składniki, które są uznane za szkodliwe, nie są użyte, ponieważ jesteśmy mega, mega transparentni. Że wszystkie produkty, które kupujemy w najgorszym wypadku są to certyfikaty fair trade, tak? Ponieważ dla nas kluczem jest też, żeby wszyscy byli wynagradzani odpowiednio za swoją pracę. Oczywiście, jeżeli na każdym etapie jakby. Na każdym etapie, tak. Jeżeli są certyfikaty informujące o tym, że dane gospodarstwo, które to wytworzyło, są ekologiczne, super. Jest to dla nas też jakby ważnym kryterium, które może jakby wpływa na cenę też. Idąc dalej, jeżeli poczytasz sobie skład większości kremów, to jest tak, że masz wodę na pierwszym miejscu, na drugim miejscu masz jakąś tam substancję lekko tłustą, odrobinę emulgatora, to wszystko połączone, a później tych substancji na końcu jest bardzo, bardzo mało. I to też czujesz w produkcie. W naszym produkcie nawet nie ma wody, tak? W naszym produkcie jest stosowany właśnie słynny mityczny hydrolat, czy też woda różana. I teraz wiesz, że do wytworzenia, załóżmy, nie wiem, 3 litrów czy 5 litrów tej esencji tak naprawdę, która jest bogata w witaminy, w minerały, w fitohormony, we wszystko, co może wpływać na poprawę kondycji skóry, trzeba użyć, no bo widzisz, teraz jedno z drugiego wynika, ponad 200 litrów wody. Mhm. Umówmy się, to jest energia elektryczna, praca, właśnie ta słynna woda, która akurat jest chyba najmniejszą wartością w tym wszystkim. I to jest kolejny etap. Poza tym u nas wszystko jest też ręcznie robione. Nie mamy maszyny, która... gdzie, nie wiem, naciskam guzik, idę na obiad pooglądać film i przychodzę i tam 15 tysięcy kremów przygotowanych, tylko każdy krem ja osobiście ręcznie napełniam, osobiście ręcznie zamykam, ponieważ jakby jak się przyjrzą nasi
klienci. Rzeczywiście jest to od początku do końca ręcznie zrobione. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że dlaczego nie zainwestujemy w maszynę. Chętnie. Jak tylko dojdziemy do tego etapu, że będziemy mogli już zainwestować w zamykarkę do krewów, chętnie będziemy to robić. Ty oddasz to zakręcanie. Dokładnie, dokładnie. Natomiast to też było jakby misją firmy. Od początku my jakby bardzo jasno manifestujemy, że my jesteśmy ręcznie robieni. I to u nas miało być ręcznie robione, ponieważ tak jak kupujesz żywność gdzieś przetworzoną, którą ktoś przygotowywał w wielkiej fabryce dla ciebie, nie wiem jak u ciebie, ale ja mam poczucie, że ona ma troszeczkę mniej wartości odżywczych. No, postaram się w ogóle takiej nie kupować, okay. Więc jakby rozumiemy się. Tylko ta, która została specjalnie dla ciebie przygotowana w jakiejś określonej partii, jest to ten produkt, w który warto zainwestować. I stąd się bierze cena. Tak? No, jakby nie mówię też o składnikach, które są użyte, no bo choćby jeżeli nasz krem, który pachnie różą, akurat nie mamy tego w kremie do rąk, który lubisz, ale na przykład mamy kremy do twarzy, które rzeczywiście mają użytą tą różę za 1200 zł 5 ml. Umówmy się, z tych 5 ml my nie zrobimy 10 tysięcy produktów, więc ta cena musi być rozłożona na zdecydowanie mniejszą ilość. I to wszystko, jeżeli przeskalujemy, tworzy nam finalną cenę produktu, który jest na tym, a nie innym etapie. Ma to sens i myślę, że to jest też kwestia przewartościowania jakby indywidualnie przez konsumenta, czego oczekuje od produktu i tego, jak z niego korzysta, bo też nie wiem, na przykład wasze produkty są mega wydajne. Wydajne. Na przykład dezodorant, który ja miałam chyba pół roku, wiem, naprawdę, po prostu to jest coś cudownego i ktoś może powiedzieć, przecież dezodorant powinien kosztować 3 zł, tak, ale go zmieniasz po 2 tygodniach. Tak, i jeżeli wymieniasz tam dezodorant, nie wiem, który nie wiem ile nawet kosztuje teraz taki normalny dezodorant, nie wiem, zresztą niech to będzie 12 zł, jakiś tam w sprayu, ten dezodorant starcza też na określoną ilość czasu. Jeżeli przemnożysz to dokładnie wychodzi tyle samo, co nasz dezodorant, rzeczywiście wydatek jednorazowy. Jest większa inwestycja, większy nakład. Natomiast no później masz spokojnie, możesz sobie kupić coś przyjemnego za te pieniądze, nie musisz wydawać na... Masz spokój przez 5 miesięcy. Tak, na kolejny dezodorant. To zataczając takie też koło i już klamrę kompozycyjną tutaj tworząc, bo zatrzymaliśmy się w kwestii pielęgnacji na tym toniku. Tak. Więc chciałabym przejść do ostatniego kroku niezbędnego, czyli zakładam, że będzie to krem. Krem. Oczywiście jakby kolejny etap, bo tutaj rozmawiamy o takiej najbardziej prostej i podstawowej pielęgnacji, bo oczywiście słyszeliśmy o 7 krokach koreańskiej, chińskiej, 8. Możemy, ja też tam byłam. Tak, Kleopatra mogła pół dnia spędzić na tym, tak więc ona miała milion kroków. Natomiast dochodzimy tu rzeczywiście do etapu takiego już wykańczającego. I tutaj już przebrnęliśmy troszeczkę przez ten temat, mówiąc o pojedynczych surowcach. U nas tego nie ma, bo my wierzymy, że masz te 3 minuty, wykorzystaj je mądrze. Więc musisz mieć produkt kompleksowy, który odpowiednio nawilży, ochroni, odżywi i zapewni jakby takie odżywienie i kompleksową dbałość skóry. Więc ten produkt nasz jeden musi spełnić te wszystkie rzeczy. I jakby on musi być w miarę poprawny w aplikacji. No wiadomo, tutaj też rozmawialiśmy o tym, że nie używamy silikonów, nie używamy wielu rzeczy, które poprawiają tą przyjemność aplikowania. Ale rzeczywiście te nasze kremy no nie są ani jakieś nieprzyjemne do nakładania. Po prostu jest to zwykły krem, który nakładasz, ale on zapewnia ci te wszystkie elementy. I rzeczywiście nie używasz jakby poszczególnych składników, które wykonują jedynie część jego pracy. Czyli to jest takie absolutne minimum, ale na przykład jeżeli ktoś chce używać serum czy olejku, czy to też jest to wskazane? Oczywiście, jak się tym bawić? Jak najbardziej. No właśnie, to genialne słowo, które użyłaś. Po prostu bawić. Nie mówię, że przed ważnym wyjściem z domu na ważne spotkanie próbować sobie pierwszy raz, ile kropli olejku mogę dodać do kremu, żeby po prostu wzmocnić sobie jego działanie, a jednak się nie świecić później podczas całego spotkania. Więc warto to sobie... Tak, widzisz, teraz był idealny czas odrobina zamknięcia w domu. Można było sobie naprawdę eksperymentować. Na noc warto wzmocnić sobie ten krem. Jeżeli w ciągu dnia. Genialnym pomysłem jest, jeżeli ktoś ma swój jeden konkretny ulubiony krem i stosuje go na przykład przez całe lato, proszę bardzo, zimą używaj tego samego kremu, ale może dołóż kropelkę jakiegoś serum czy czegoś, co jeszcze bardziej zabezpieczy tą skórę, chyba że masz krem dedykowany. No to wtedy może zmiana na lato.
jest to kwestia zabawy, tak? Chodzi o to, żeby nie pozwolić skrzywdzić sobie skóry, ale jednak dać jej spróbować różnych rzeczy. Ona momentalnie odpowie, co należy robić. Ale na przykład najpierw serum, potem krem? Wiesz co, tutaj jest to, ponieważ jakby różne firmy mają tak zwane różne protokoły nakładania tego. My staramy się komponować nasze składniki tak, żeby można było je ze sobą łączyć. I są naprawdę różne teorie o tym, że jeżeli nałożysz najpierw tłuste serum, krem się nie będzie chciał wchłaniać. Jeżeli nałożysz najpierw krem, serum się nie będzie chciało wchłaniać. A tak naprawdę krem, umówmy się, zawiera substancję, tak zwany emulgator, który zawsze pozwoli na dołączenie tego serum. Jeżeli widzisz, że coś się dzieje nie tak na skórze, że ta skóra nie reaguje poprawnie, nie łączą się te substancje, bo być może są, nie wiem, dwóch różnych firm, jest inaczej to przemyślane, no to wtedy wiadomo, będziesz czuła momentalnie, że to się nie trzyma i nie spina na skórze. Będę czuła? Myślisz? Będziesz. Tak? Będziesz, na pewno, uwierz mi, jeżeli na przykład po nałożeniu, teraz zakładam sobie, teoretyzujemy, nakładasz serum, nałożysz później krem i po trzech maźnięciach pędzlem do pudru okaże się, że wszystko ci się kulkuje, to znaczy, że był błąd. Ale jeżeli to robię na nos na przykład, ja mam taki rytuał, że czasami nakładam sobie olejek i... Ale olejek czegoś, kompozycji olejów, czy jeden poszczególny? To jest w ogóle hit, bo to jest produkt, który nie ma na swoim... Dostałam w takiej paczce w zeszłym roku i on się nazywa Everyday Oil. I ten, tam nie ma marki, ale to było jakby... rozdane na takim spotkaniu firmy, którą ja bardzo lubię. W sensie osoby, która jakby stworzyła taki zestaw różnych swoich ulubionych produktów. W ogóle mówię o tym, jakbym była w jakimś spotkaniu sekty w tym momencie. Ale wiadomo, o co chodzi. Jakby ufam tej osobie, że to jest świetny produkt, bo wiem, że ona ma niesamowitą jakby etykę pod tym względem. I ja nakładam sobie ten olejek po to, żeby sobie porolować twarz takim teraz popularnym jadeitem. Tak, takim cudem. I potem nakładam sobie krem. Przepraszam, bo chciałem ci wbić kolejny temat, o tym też będziemy mówić. Ale myję to, myję to. Nie, spokojnie. Tak, na jelicie to się nic nie namnaża tak łatwo, więc widzę, troszeczkę cię spiąłem tą opowieścią o higienie, ale to zaraz sobie dojdziemy a propos do tego rolera też. Powiem ci tak, tutaj byłoby fajnie, gdybyś wiedziała, co jest w tym olejku, bo to wtedy ułatwia też dużo daje ci wiedzy, czy łączysz go z substancjami zbliżonymi, czy jakby zupełnie przeciwnymi. Okay. Natomiast jeżeli nie zachowuje się on w żaden sposób nieoczekiwany na twarzy, tak? Jeżeli się nie... Czerwienie. To już nie mówię o takim odczynie jakimś, który mówi nam, że coś jest bardzo źle, ale na samej powierzchni skóry, jeżeli nie oddziela się ten olejek, nie rozdziela, nie rozwarstwia, to już można stosować, bo w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się jakikolwiek odczyn, no to absolutnie rezygnujemy. Tutaj też chciałem ci podukuczać troszeczkę, że jeżeli jako orędowniczka takich roztropnych i rozsądnych decyzji używasz olejku, na którym nie jest nic napisane i nie wiesz, ale później dodałaś, że wiesz, od kogo on jest, no to ja jakby absolutnie... Ja wyznaję zasadę, słucham ludzi, którzy wiedzą lepiej niż ja i jakby bardzo lubię się podążać za tą radą. Tak jak właśnie lubię znaleźć firmę, która wiem, że jest spoko, wtedy ja wejdę, powiem, jaki mam problem, kupię to, co chcę i czuję się bezpieczna. I ten problem najczęściej jest rozwiązany. Tak, właśnie. Więc wolę, ktoś za mnie go rozwiąże. Także dlatego lubię o tym rozmawiać. Ale rzeczywiście może używanie oleju o składzie X jest nieco szalone. Tak, no ale jeżeli to było rzeczywiście dedykowane i ta na pewno osoba też ci powiedziała, jak go należy stosować, co z nim można robić, więc jakby to jest jak najbardziej poprawne, ja tutaj jestem absolutnie, absolutnie za. I podejrzewam, że jeżeli nie powiedziała ci, że nie używaj z tym, nie używaj z tym, nie rób tak, nie rób tak, to tak naprawdę możesz go dodawać do każdego z kosmetyków i on powinien się zachowywać w sposób poprawny. Trzymajmy za to kciuki. Natomiast co z tym rolerem w takim razie? No tak, bo tutaj ten rolery rzeczywiście doszły do pielęgnacji i jest to coś ciekawego. A czy myślałaś kiedyś o tym, żeby przy użyciu własnych dłoni spróbować wykonać jakiś masaż twarzy lekki, bo jesteśmy uczeni, ja pamiętam też jako młody adept sztuki kosmetologicznej, byłem uczony, że bardzo delikatnie krem wklepujemy. No nie, jest to gdzieś trochę mit. Jednak jeżeli przemasujemy tą skórę dość zdecydowanym, konkretnym ruchem, i to oczywiście wciąż mówimy o skórze zdrowej, tak? Nie mówimy o jakichś ekstremalnych przypadkach, to ta skóra naprawdę, jej się to się bardzo przyda. Jeżeli chodzisz na masaż całego ciała, czujesz się lepiej? Pewnie. I to chodzi o przepływ, nie wiem, chłonki, wszystkich substancji odżywczych, które są w skórze. Jeżeli pomożesz tym, jakby masując dłońmi dość mocno, oczywiście tu zachęcam do tego, my też będziemy robili takie mikro szkolenia z tego, chciałem powiedzieć. No nie będą to raczej warsztaty. Spotkania. Może nie warsztaty, tylko będziemy chcieli nagrywać jakieś tam filmy demonstracyjne, żeby pokazywać, jak masować okolice oczu. Tutoriale.
Tak, jak masować czoło, jak masować, rozmasowywać poszczególne zmarszczki, tak. Bo wspomniałem Ci o tym, że jestem gdzieś adeptem właśnie tej magicznej sztuki masażu japońskiego Kobido, przy którym naprawdę widzę, jest to w ogóle ten masaż sam z siebie nosi nazwę bankietowego. To jest taki, że przychodzisz i po bezpośrednio, i to jest momentalny efekt, bezpośrednio po wykonaniu zabiegu widzisz momentalnie, jak ta skóra jest uniesiona. Prosto na czerwony dywan. Prosto na czerwony dywan i rzeczywiście jest to naprawdę bardzo popularna metoda wszędzie za granicą. Już nie wspomnę o zabiegach tej medycyny estetycznej, ale ten taki jeszcze strzał przed samym wyjściem, żeby poprawić tą skórę, odżywić, ta skóra momentalnie nabiera blasku, nabiera koloru. Podnoszą się miejsca, które myśleliśmy, że już zupełnie nie jesteśmy w stanie podnieść, cały owal twarzy możemy zmienić. To jest też w ogóle bardzo zbliżone do masażu tensegracyjnego, czyli umówmy się, mamy masować twarz, a zaczynamy od pleców. Tak naprawdę przez całą głowę, czepieć ścięgnisty, te olbrzymie mięśnie, które tak naprawdę trzymają wszystko i to dopiero, ale to zdradzimy tą tajemnicę w najbliższym czasie. Tak, bo pytałeś o to, czy przyszło mi to przez myśl. Mhm. Otóż tak, ale wybrałam opcję leniwą, bo skoro może za mnie to robić roller, to ja się nie muszę zastanawiać. Ale on też tego nie robi, bo to nie jest tak, że leżysz... To tak, oczywiście muszę wykonać jakiś ruch, tak. Ale wydawało mi się taką opcją pójściem na łatwiznę, natomiast ja słyszałam sporo właśnie o jodze twarzy i o różnych ćwiczeniach. Dokładnie. I jakby powiem Ci, że to też trochę dygresyjnie, ale im bardziej, może sama nie czuję, że mam jakieś potrzeby jogowania tej twarzy, natomiast moja mama na przykład zaczęła się tym interesować i ja im bardziej zgłębiam temat, bo też poznałam właśnie super dziewczynę, która się tym zajmuje od lat i widzę, ona jest po prostu wizytówką tej praktyki i zastanawiam się, skoro to już jest powszechna wiedza, to ja nie rozumiem ludzi, którzy chodzą do, korzystają z medycyny estetycznej, bo to jest naturalne, to nie ma żadnych, nie zostawia żadnych śladów, efekt jest wspaniały i jeszcze właśnie nie tworzymy jakiejś nowości na naszej twarzy, czegoś sztucznego, tylko to jest nasze wydobyte piękno. Mogę Ci powiedzieć, dlaczego Powiedz. Ludzie tego nie robią. Bo mi się nie chce. O, brawo, brawo. Czy nie prościej, bo umówmy się, przy tej jodze twarzy, czy przy tych ćwiczeniach, o których rozmawiamy, wymagana jest ta systematyka. 10 minut dziennie przy jodze twarzy, to jest już mega dużo. Tak, to jest mega dużo, ale rzeczywiście przy jodze twarzy to jesteś już tak naprawdę w stanie naciągnąć każdy mięsień, poprawić, który jest, nie wiem, nawet tutaj ta joga, bo to jest jedna też z odmian tego, jakby bardzo zbliżona do tego zakładam, COVID-o. Tak, zakładam, że to jest podobna. Tak, to na przykład osoby, które cierpią na bruksizm, czyli zgrzytają zębami. I to jakby jest w sposób niekontrolowany. Nie uwierzysz, jakie efekty. Zwykłe rozmasowanie żwacza. Tak, bo to są napięcia po prostu. Tak, to jest po prostu naprawdę fenomenalne rzeczy. To gorąco polecam Twoim słuchaczom, żeby sobie zerknęli gdzieś, gdzie jak to robić, bo to przynosi spektakularne efekty. Tobie gratuluję, że w ogóle zaczynasz od tego rollera, bo to jest rzeczywiście... To jest takie fajne, że to jest takie zimne. Tak, no przede wszystkim też ta temperatura, która gdzieś tam ochładza, ale my, przyznasz też, zostaliśmy oduczeni trochę dotykania własnego ciała. Wszelkie zabiegi takie manualne na twarzy ograniczamy do przetarcia twarzy kremem 3 sekundy i już kończymy. Słynna sprawa naszego dezodorantu. Wiele osób było tak, ale jak? Palcem mam nakładać pod pachę. Jest to bardzo kontrowersyjne, szczególnie panie, które są przyzwyczajone do nakładania prawdopodobnie dezodorantów w sprayu czy w kulce. Jakby dopiero jak zwrócisz im uwagę, że robią dla siebie naprawdę wspaniałą rzecz, codziennie sprawdzają węzły chłonne, które umówmy się we współczesnej dobie raka, to jest naprawdę codzienna kontrola tych newralgicznych miejsc, tych strażników tak naprawdę organizmu, węzłów chłonnych, to jest naprawdę rzecz, którą super możesz dla siebie zrobić. Czyli jakby uważasz, że roller okej, ale fajnie byłoby to robić palcami. Inaczej, spokojnie. Dojdziesz do tego etapu, że roller będzie fajnym dodatkiem do pewnych bo umówmy się, rollerem nie jesteś w stanie też wymasować jakichś drobnych zakamarków czy drobnych przyczepów mięśni na całej twarzy. Jesteś w stanie zrobić te duże, płaskie powierzchnie, ale dojdziesz do tego etapu, że jeżeli rzeczywiście zainteresujesz się tematem, że będziesz chciała i wtedy rollerem będziesz wykonywała część funkcji, a część funkcji gdzieś niestety trzeba palcami, ponieważ palec jest w stanie dać bardzo mocny, konkretny nacisk w jednym miejscu, który należy wykorzystać w określony sposób. Ale uważasz, że taki masaż sobie powinno się robić codziennie, czy to nie jest konieczne? Jeżeli będziesz mogła poświęcić na to, już nie mówię 10 minut, bo to jest już jakieś szaleństwo w dzisiejszych czasach, ale jeżeli będziesz mogła
przy zwykłym aplikowaniu kremu. Poświęcić, podzielić sobie rzeczywiście tą twarz na kilka elementów, które są. Czoło, na którym widać upływ czasu, okolice oczu, szyję, tutaj boczne strony twarzy, czyli elementy żuchwy. Jeżeli będziesz w stanie przy zwykłym nakładaniu kremu odpowiednio przymasować tą skórę, to już zapewni ci, przesunie moment, w którym będziesz mniej zadowolona ze swojego wyglądu o kilka lat na pewno do przodu, bez żadnych intensywnych zabiegów. Rozumiem to. Na koniec powiedz mi, mam problemy z wypryskami, jestem zagubiona, przysłuchałam naszej rozmowy, widzę nadzieję, ale nadal nie wiem, co mam robić, więc jakbyś miał powiedzieć takiej osobie, których zapewne jest wiele teraz, od czego po prostu zacząć, to... Bądź spokojna, osobo, bądź spokojna, na pewno ze wszystkim da się z twoją skórą da się dojść do porządku. Szukaj pomocy, ale konkretnie, zweryfikuj sobie jedną, dwie osoby, które podpowiedzą ci, jak przejść przez cały proces od początku do końca. Tak jak wspomniałem, zapraszamy do kontaktu. Od początku podpowiemy, co zrobić przy konkretnym problemie skórnym, przeprowadzimy. Jeżeli będzie dana osoba miała jakieś wątpliwości, może to skonsultować sobie z kimś innym. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście warto nam zaufać, z przyjemnością przeprowadzimy. Ale jakby jedyne co to spokój i nie wykonujmy gwałtownych ruchów, które nie pomogą. A te trzy kroki podstawowej pielęgnacji, o której powiedzieliśmy, plus odrobinę jeszcze pielęgnacji na noc bym dołożył, ale to już jest też na inny moment, w zupełności wystarczą. Podsumowując, jest nadzieja. Jest nadzieja. Będzie dobrze. Ja Tobie, Szymon, bardzo dziękuję za rozmowę, za ten ogrom wiedzy, którą się podzieliłeś i zachęcam oczywiście wszystkich, żeby sprawdzali Wasze produkty, bo ja je uwielbiam, a w ogóle nie muszę tego mówić. No i trzymam kciuki za Wasz dalszy rozwój, za te wszystkie rzeczy, o których jeszcze nie mówimy. Tak jest. Bo myślę, że właśnie z taką misją jest nadzieja, że ludzie będą chcieli z tego korzystać i to będzie się rozwijało pięknie. Ja również dziękuję Ci serdecznie za zaproszenie. To była naprawdę przyjemność. Mam nadzieję, że wzbudzimy zainteresowanie u Twoich słuchaczy i słuchaczek, że być może będą pojawiły się pytania i pozwolą nam spotkać się jeszcze raz i omówić sobie szerzej pewne aspekty. Dzięki, do usłyszenia. Kłaniam się, do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcastu możecie posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7. Zapraszam Was też do obserwowania mnie na Instagramie, Karolina Sobańska Podcast. Tam wrzucam zawsze zdjęcie, że pojawił się nowy odcinek, tam sobie rozmawiamy. Także śmiało piszcie, głównie tam właśnie o Waszych jakichś przemyśleniach, ale też o rekomendacjach na kolejne odcinki. Także porozmawiajmy tam. I na koniec mam do Was też jak zawsze prośbę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie podcastowi opinię. Jeżeli słuchacie mnie na iPhone'ach, w aplikacji podcasty, na iTunesie, to tam możecie zostawić mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Co to daje? To sprawia, że podcast jest po prostu częściej polecany i wtedy trafia do szerszego grona odbiorców, co jest dla mnie bardzo, bardzo dużym wyróżnieniem, ale wierzę w to, że jeżeli coś Wam się podoba, to miło jest to szerzyć dalej. Jeżeli mnie słuchacie na Spotify, to tam oczywiście możecie zaobserwować podcast, natomiast na YouTubie jest podcast w wersji wideo już od kilku miesięcy, także zapraszam i tam również zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Także dziękuję Wam bardzo. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście piszcie. Kolejny odcinek o pielęgnacji jak najbardziej może się pojawić. Ja Wam dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.